Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór prezesie, cześć Sławek. Zaczynamy widzę Fredrą numer 29. Gościem specjalnym dzisiejszego wieczoru będzie prezes Widzewa Łódź, czyli pan Mateusz Drusz. Nie mamy ram czasowych ustalonych, pewnie wyjdzie to spontanicznie jak za każdym razem. Zapraszam wszystkich oczywiście do udziału, do udostępnienia dalej tego podcastu, bo na pewno będzie dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście zapraszamy do zadawania pytań nam, ale głównie myślę, że tutaj osobą gwiazdą tego podcastu dzisiejszego będzie na pewno prezes i mamy nadzieję, że będzie dużo ciekawych pytań i tych łatwych, i tych trudnych. Także jeszcze raz dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich i zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiejszy Red Room 29 jest szczególny, bo są to 112 urodziny naszego ukochanego klubu, więc fajnie się złożyło. Jesteśmy, nazwijmy to w cudzysłowie, na takiej imprezie urodzinowej w gronie widzewskim. Gość specjalny nasz prezes, pan Mateusz Drusz. I może takie pytanie rozgrzewkowe na początek, panie prezesie, jak pan mundial odnajduje? Ma pan czas na oglądanie tych meczy, czy tylko jednym okiem pan rzuca i jakie wnioski do tej pory pan wysnuł z oglądania tego mundialu i jak tam polska kadra przede wszystkim, jak pan to odnajduje? Dziękuję, dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie. To po pierwsze. Ja powiem tak, szczerze i przyznam się, nie mam czasu i rzadko oglądam, powiem więcej, nie obejrzałem ani jednego całego meczu. Mecz Polaków oglądałem, że tak powiem, jednym okiem, bo w tym czasie mieliśmy akurat negocjacje. No, po 15 minutach wiedziałem raczej, że będą schody. Ale no nie chcę się tam znowu też tak użerać na kadrze, bo uważam, że też trochę, raczej nie trochę, a dużo niedobrego się dzieje wokół kadry i tak trzymam kciuki za Polskę, ale no po stylu gry widzę, że może być dosyć duży problem, no ale może się uda. A jeżeli chodzi o sam mundial, to przyznaję się szczerze, że naprawdę nie mam czasu i to jest jeden chyba z niewielu mundialów w moim życiu, gdzie no obowiązki powodują, że nie ma człowiek za bardzo czasu, a dwa, to już człowiek jest tak zmęczony tą piłką, że może chce po prostu czasami wyłączyć już ten telewizor i tej piłki nie oglądać, aczkolwiek no właśnie teraz przez chwilę oglądałem Holandię, tak, z Ekwadorem, no ale mundial, nie chcę zabrzmieć brzydko, ale jest dla mnie sprawą drugorzędną w chwili obecnej. Czyli tak naprawdę pora zimowa też trzeba sobie powiedzieć, że raczej nie pomaga. Wszyscy byli przyzwyczajeni do lata, do ciepłej pory, gdzie to tak jakby no, troszkę napędza, prawda? Te futbolowe emocje, zima, to już raczej my zapadamy w sen zimowy zamiast napędzać się na piłkę, tym bardziej, że nasze ligowe spotkania też zapadły w sen zimowy, także troszkę rozregulowali nam ten system funkcjonowania piłkarskiego kibica i piłkarza na pewno też. No, tak, generalnie nietypowa pora i organizacja w nietypowym miejscu, ale no, tak to jest. No, piłka staje się wielkim produktem komercjalizacji, hiperkomercjalizacji. No i to jest coś za coś. No, ale ja tam oczywiście kibicuję Polsce, ale zawsze teraz przyglądam się jakby też reformom, jakie wprowadzono w Anglii, co do szkolenia młodzieży, czy też w Belgii, tak liczę na to, że właśnie czytając, bo miałem styczność z tymi reformami, które tam przeprowadzono, to też kibicuję właśnie tym dwóm drużynom, bo oni mają takie trochę podejście w zarządzaniu, federacja, takie jak ja mam, długoterminowe i no i szczerze powiedziawszy, to im też kibicuję i zobaczymy, jaki będzie wynik finalny. No dobrze, panie prezesie. Po tym lekkim rozbiegu przechodzimy do meritum, czyli naszego klubu. Dużo pracy zimą, teraz w przerwie między rundami. Bardzo dużo i takiej oczywiście, po pierwsze, wiadomo, sprawa z miastem,
to jedno, co nas pochłania olbrzymie ilości czasu i pracy, wystartowanie w programie ministerialnym. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nowe biura, podpisaliśmy list intencyjny i w lipcu prawdopodobnie z biurami, jeżeli zamkniemy umowę i utrzymamy zgody formalne, od lipca będziemy mieli nową siedzibę, jeżeli chodzi o biura klubu. Tak więc wczoraj zakończyły się negocjacje. No i dzisiaj zakończyliśmy negocjacje z nowym partnerem technicznym. Umowa jest domknięta, czekamy teraz na zgody formalne, więc widzowie się dosyć dużo działo w tej pracy, jakby takiej, no nazwijmy to trochę, może nie sportowej, ale naokoło sportowej. Jeśli chodzi o partnera technicznego, to możemy wiedzieć, czy jest to już partner, który był już w Widzewie, czy jest to marka zupełnie nowa, która jeszcze u nas przy Piłsudskiego i nie było? Jak mówię, czekamy na zgody formalne, wtedy wszystkie o wszystkich szczegółach powiemy. Chcemy ogłosić partnera technicznego do końca grudnia. Umowa jest bardzo korzystna dla klubu, myślę, że dla partnera też. Ale no, nie skłamię raczej, jeżeli powiem, że warunki, które wynegocjowaliśmy, no, są warunkami jednymi z lepszych w Polsce. Tak więc dużo czasu na to poświęciliśmy, dużo było rozmów. Dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w tym przetargu. Było, tak jak wspominaliśmy na ostatniej rozmowie w telewizji klubowej, 11 ofert. Do ostatniej chwili toczyły się boje pomiędzy dwoma dostawcami. No, wybraliśmy jednego. Ja osobiście powiem, że takie warunki, jak udało nam się wynegocjować, nigdy bym nie powiedział, że takie jesteśmy w stanie to zrobić. Z mojego doświadczenia, czy z umów zawartych poprzednio w Widzewie, to są warunki o, można powiedzieć, trzykrotnie nawet lepsze niż to, co było dotychczas w Widzewie, aczkolwiek tu mówimy o finansach. Mam nadzieję, że ta praca merytoryczna będzie bardzo, bardzo owocna. Jedną rzeczą, która bardzo nas też przekonała, jest to, że nie będziemy mieli pośrednika, będziemy obsługiwani bezpośrednio przez siedzibę tej spółki. A że tak jeszcze dopytam w tej materii sponsora technicznego, panie prezesie. Sponsor nowy techniczny będzie obierał cały klub, łącznie z drużynami Akademii, i jeżeli chodzi o tą umowę, to jest wieloletnia umowa? Tak będzie, tak więc no, cały klub będzie ubrany od A do Z, tak więc być może, tak jak też w programie wskazywaliśmy, wiemy o problemach naszego sklepu. Myślimy o tym, żeby otworzyć też drugi sklep. Być może ten podmiot, ta spółka, która będzie partnerem technicznym, pomoże nam też. Oczywiście to nie będzie w tym roku, może w przyszłym i na pewno nie wcześniej niż druga połowa 2023, że otworzymy drugi sklep w Łodzi. A panie prezesie, czy może pan zdradzić lokalizacje, które są brane pod uwagę, jeśli chodzi o taki docelowy drugi sklep? Nie, na chwilę obecną nie. To ma być lokalizacja racjonalna, to znaczy wiemy, jaka jest sytuacja w Łodzi i chcemy, żeby ten sklep był dla kibiców Widzewa, tam, gdzie są nasi kibice. Może tak. Czyli raczej na Piotrkowskiej nie będzie. No, to znaczy, to, z tego co wiem, to Piotrkowska chyba podzielona, ale... Podzielona. Tak więc, no, ale... Ale może kiedyś w przyszłości będzie widzewska cała, tak więc daj Panie Boże. Oby się udało. Dawaj, Słowek. Już kiedyś przetarliśmy szlaki ze sponsorem technicznym. Posiadaliśmy taki sklep za prezesury Zbyszka Bońka, naszej legendy. To było ze współpracy z firmą Lotto. Taki sklep się mieścił wtedy w centrum handlowym przy Brzezińskiem, M1. No, miejmy nadzieję, że teraz będzie zdecydowanie bliżej serca Łodzi. I tego pewno byśmy sobie wszyscy życzyli. No to podrążmy, panie prezesie, może tą Łodziankę. Na jakim etapie to wszystko jest, bo
ballad dużo krąży, jak to w naszym mieście, wiadomo, historii różnych zakulisowych, gdzie człowiek przytknie ucho, to, że tak powiem, nowe plotki, ploteczki, ale my wolimy jednak u źródła, żeby tutaj było wszystko jasne i sprecyzowane, nie było żadnych nowych ballad, tylko same fakty i byśmy chcieli wiedzieć, jak to wygląda na tym etapie. Po pierwsze, to jakby odniosę się do wczorajszego artykułu, który się pokazał. Po pierwsze, osoby, czy nawet jako klub podpisaliśmy klauzulę poufności i nie jesteśmy zadowoleni z tego, że wczoraj jakby ten artykuł się pojawił. Wydaje nam się, że umówiliśmy się na pewne ustalenia z miastem, które miały być dochowane, no ale niestety ten plan wyszedł. Nie jest to jakiś dla nas też, nie wiem, straszna rzecz, no ale umowa to umowa. No ale generalnie pierwsza rzecz, którą jakby się odniosę też do tego artykułu, ja jestem w kontakcie z władzami Łodzi. To nie jest prawda, że jestem skłócony z każdym wiceprezydentem Łodzi i mam kontakt z wiceprezydentem jednym, nie jest to Adam Pustelnik, żeby też była jasność i rozmawiamy na ten temat. Jestem też w kontakcie z władzami Mosiru. Maciej Szymański jest oddelegowany do bieżących spraw, ale też ustalania jakby systemowo rzeczy, które no, ja i Maciek jakby z ramienia klubu uczestniczymy. Te rozmowy są bardzo dobre. Podążamy, że tak powiem, do tego, żeby i Łodzianka i inne projekty wykonać zgodnie z tym, co sobie ustaliliśmy. Nie mam kontaktu jakby ani z radnym Domasiewiczem, ani z panią radną Przywarą, ani też klub bezpośrednio się z nimi nie kontaktuje, więc jakby bezpośrednio działamy z władzami miasta i z Mosirem. Myślę, że dosyć dobrze to wychodzi. Tutaj podziękowania też dla Mosiru za zaangażowanie, bo myślę, że nie udałoby się tego też połączyć. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby ten w tym programie wystartować, żeby złożyć dokumenty wspólnie. Myślę, że w poniedziałek pójdziemy o wiele dalej, w tym sensie, że nastąpi kolejny etap rozmów. Powiem szczerze, mieliśmy jakby poinformować o tym, że podpisaliśmy porozumienie w zeszłym tygodniu, no ale jeden z radnych znowu nie wytrzymał, w związku z czym decyzją zarządu naszą powiedzieliśmy, że rezygnujemy z oświadczenia, nie będziemy składać żadnego oświadczenia, skoro nie potrafimy dochować tajemnicy naszych rozmów, no ale nie skutkuje to jakoś zaprzestaniem rozmów czy merytoryczną pracą, za którą bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Myślę, że złożymy ten projekt, ten program, ale tak jak powiedziałem, obowiązuje nas klauzula tajemnicy. Takie są ustalenia dwóch stron, stąd też no nie fajnie, że ten artykuł wczoraj się pokazał, no ale robimy swoje. No. My jakby jako Widzew jesteśmy tutaj otwarci na współpracę. Jeszcze raz podkreślę, bo próbuję się też wskazać, że Mateusz Druszcz jest skłócony z całym miastem. Tak nie jest. Mam kontakt z władzami Łodzi w tym zakresie i trzeba trzymać kciuki, żeby się wszystko udało zrealizować, bo też jako klub jesteśmy bezpośrednio w kontakcie też z ministerstwem. Tak więc w poniedziałek czeka mnie też rozmowa z ministerstwem w tym zakresie, tak więc niech kibice trzymają kciuki, myślę, że to idzie w dobrą stronę. Czyli pan jako człowiek, który już, tak jak sam pan wspominał, brał już udział w takich przedsięwzięciach, jest dobrej myśli, rozumiem, tak? Ja myślę, że tak, jeżeli tutaj nie będzie żadnych politycznych gier, to uważam, że ten wniosek zostanie złożony. Tak jak powiedziałem, porozumienie pomiędzy klubem a miastem jest podpisane. Oczywiście ma ono charakter bardzo ogólny. Podpisał go i to też trzeba podkreślić zarząd, czyli ja z Michałem. No i działamy. I tak jak powiedziałem, żadnych tajemnic tutaj
czy tajemnicy związanej z projektem nie chcemy ujawniać. Zrobimy to, mam nadzieję, później. Powtórzę jeszcze raz, jakby nie chcemy też i dlatego to oświadczenie wspólne z miastem nie zostało jakby wypuszczone ze względu na to, że niektórzy próbują się jakby na tym trochę z mojej perspektywy przedstawić, pokazać. A my po prostu w tym i tu właśnie jakby można powiedzieć mamy bohaterów, przynajmniej z naszej perspektywy, ze strony miasta, którzy się nawet nie ujawniają. Prezesie, to ja zapytam o nasz ośrodek. Czy potencjalny sukces w postaci modernizacji Łodzianki i ewentualnego boiska przy stadionie wstrzymuje troszkę zapał i chęci do działania w kierunku własnego, nazwijmy to, prywatnego ośrodka, który gdzieś tam potencjalnie miałby powstać w najbliższych latach? Czy to nie koliduje jakby jedno z drugim i dalej będziemy też tą swoją myśl rozwijać bez względu na to, co wydarzy się na Łodziance? Nie. Ja tak jak powiedziałem i zostało to parę razy też przedstawione, to jest moja największa porażka, że do tej chwili nie zrobiliśmy tego największego kroku. Te modernizacje i wystartowanie w programy to pozwoli nam przetrwać, nie oszukujmy się. I to pozwoli nam troszkę zrównać się, jeżeli chodzi o środek treningowy z ŁKS-em. No i będzie trochę lepiej, ale ja nie będę oszukiwał. Tak jak mówiłem, jestem zwolennikiem tego, żeby wyjść poza Łódź ze względu na to, że mamy te dwie miejscowości, które na nas czekają, które chcą praktycznie za darmo nam udostępnić solidną część ziemi. Ale tak jak już też mówiłem wcześniej, czeka nas dyskusja z Radą Nadzorczą, bo proszę nie odbierać tego, że ja to teraz jakoś wymuszam, czy nie. Po prostu my też jako zarząd musimy solidnie naszą argumentację przedstawić Radzie Nadzorczej, jakby odnieść się do tej kwestii, która dzieje się w chwili obecnej z miastem, odnieść się do kwestii nawet pewnych działań formalno-prawnych, które nawet musi miasto podjąć, żeby pewne rzeczy zrobić. I to nie mówię ze względu na konflikt, tylko mówię ze względu na uwarunkowania, jakie są w mieście. Łatwiej jest to zrobić poza miastem, gdzie decyzyjność jest, nazwijmy to, jedno, maksymalnie dwuosobowa, niż tak, jak ma to miejsce w przypadku wielkich miast, gdzie ta decyzyjność jest o wiele, wiele, wiele bardziej taka levelowa, można powiedzieć, czyli złożona. Złożona, dokładnie. Czyli tak naprawdę można powiedzieć jednocześnie, że ten start i pomysł ze startem Łódź jako ośrodek dla Widzewa, to raczej już jest taki pomysł science fiction, prawda? I coś, co będzie się pewnie przeciągać, a my tego czasu prawdopodobnie nie mamy. To znaczy, nie chciałbym się tutaj za bardzo wypowiadać na temat startu. Uważam, że to jest fajna nieruchomość na budowę ośrodka w sensie objętościowym, w sensie jakby samej lokalizacji. Nie oszukujmy się, ja jakby wiem, jaka jest sytuacja na starcie i to mnie troszkę też jakby odrzuca od tego. Nie chciałbym być w jakikolwiek sposób odbierany, że próbuję jakoś zabrać tereny startu. Bardziej to jest kwestia biznesowa z mojej perspektywy, że widzę łatwiejsze podjęcie działań w przedmiocie ośrodka treningowego poza Łodzią, co nie znaczy wcale, że zawsze zarząd musi mieć rację. Tak jak powiedziałem, będzie rada nadzorcza, gdzie usiądziemy i porozmawiamy na ten temat, ale no bardzo bym chciał, żeby zrobić kolejny krok, bo nie chcę zabrzmieć za bardzo buńczucznie, że wszystko nam wychodzi, bo tak nie jest, ale tutaj, no tutaj chciałbym zrobić poważny krok naprzód. Tak jak powiedziałem, uważam, że niestety temat startu był wykorzystywany trochę do tego, żeby może nie nas rozdzielić, ale przedstawić różne koncepcje w środku klubu, a nie chcemy tego robić. No, tak jak już powiedziałem, to będzie nasza wspólna decyzja, proszę tego nie odbierać, że to jest wymuszanie na Radzie Nadzorczej jakiejkolwiek decyzji, bo Rada Nadzorcza może też przedstawić swoją argumentację i powiedzieć, że prezesie,
z naszych obliczeń i tak dalej wynika, że nie stać nas na ośrodek poza Łodzią i chcielibyśmy ośrodek na starcie, bo jeszcze jest to i argumentacja będzie wspólna nasza, że okej, lepiej no załóżmy zrobić to w Łodzi, ale wydaje mi się, że z mojej perspektywy i doświadczenia już, jakie też mam w Łodzi, lepiej by było wyjść poza miasto. A panie prezesie, doprecyzujmy jeszcze może pewne kwestie. To, że widzę wyjście poza Łódź ze swoim ośrodkiem, absolutnie chyba z tego, co odczytałem pańskie słowa wielokrotnie, to absolutnie znaczy, że widzę, by w ogóle porzucił Łódź, na przykład Łodzianę i tak dalej, prawda? Nie, no, oczywiście, że tak. Młodzież by została, tam miałyby się znaleźć ośrodki pierwszej drużyny, drugiej drużyny i drużyn celiotki, czyli prawdopodobnie byłoby to stopniowo wykonywane, więc wydaje mi się, że drużyny od U17 w dół byłyby jeszcze na terenach w Łodzi. Czyli tak naprawdę funkcjonowalibyśmy na dwóch ośrodkach, tylko poszczególne drużyny trenowałyby ze względu, no chociażby na te CLJ, które gdzieś wymaga większego skupienia, prawda, na ośrodku no nowo wybudowanym, prawdopodobnie poza Łodzią, a te drużyny niższych kategorii wiekowych pewnie trenowałyby wtedy na Łodziance i zostałaby stan rzeczy zostałby taki, jak ma to dzisiaj miejsce, prawda? No tak, my nie chcemy też rewolucji, nie chcemy się wypychać z Łodzi, ale powtórzę jeszcze raz, no jeżeli chcemy się rozwijać, bo tak jak powiedziałem, to są ciężkie decyzje generalnie. Jeżeli załóżmy teraz, tak jak już wskazałem, podpisaliśmy list intencyjny, że biura przenosimy ze stadionu na inne miejsce, no to nie jest to spowodowane tym, że chcemy coś udowodnić miastu, tylko po prostu po pierwsze oszukano nas, bo nie boję się tego powiedzieć w rozmowach, bo jakby powierzchnia biurowa jest na stadionie, ale okazało się, że po prostu nie dla nas jest ta powierzchnia biurowa, w związku z czym, aby rozwijać klub, no wyjdziemy ze stadionu, jeżeli dogadamy formalnie umowę i dostaniemy formalne zgody na to, żeby te biura wynająć. I tak samo jest z ośrodkiem treningowym. To nie jest tak, że teraz, no dobra, no to będziemy na złość robić i chcemy wyjść i pokazać, że sobie poradzimy, tylko po prostu, no jeżeli chcemy ten Widzew rozwijać, to nie możemy patrzeć tylko na to, co jest teraz, czy będzie za pół roku, ale trzeba patrzeć na to, co będzie za 3-5 lat. To jest ważne. Tak więc patrzymy z perspektywy długoletniej, nie? Prezesie, to jeśli chodzi o biura, które czy powierzchnię, którą macie już do użytku na stadionie, to jest to kwestia braku chęci udostępnienia większego miejsca, czy raczej słabego projektu, który nie przewidział tego, że klub będzie miał potrzeby dużo większe niż w tamtym momencie, kiedy ten stadion był budowany? Po pierwsze, jakby tutaj pragnę to podkreślić, rozmawialiśmy na temat przejęcia drugiego piętra, które jest w chwili obecnej wynajmowane przez inny podmiot. Mimo pewnych deklaracji w tym zakresie powiedziano, że wypowiedziano nam umowę i ten podmiot będzie bezpośrednio wynajmował to od Makisu. W związku z czym no, nas postawiono pod ścianą i co? No i decyzja biznesowa to jest, w związku z czym mamy chyba 5 albo 6 pomieszczeń, nie mieścimy się najzwyczajniej w świecie i musimy z tego stadionu wyjść. Czy to jest wada stadionu? W mojej ocenie tak. Jeżeli chodzi o biura, ten stadion jest typowym stadionem meczowym. Ma wiele zalet, ale ma też wiele wad i jedną z tych wad jest no, nieprzygotowanie go pod względem biurowym. To jak to będzie wyglądać logistycznie w takiej sytuacji? Jeżeli załóżmy, że faktycznie przejdziemy do tych biur, zakładam, że gdzieś w centrum Łodzi, to jak to będzie wyglądać logistycznie podczas spotkań przy Piłsudskiego? No, czy jakieś pomieszczenia Widzew będzie miał w dostępie, czy będzie to wyglądać na zasadzie takich typowych gości, którzy przyjadą, mają zrobić swoje i po meczu zabrać manatki i wyjechać do biur? Nie, pierwsza drużyna zostanie na stadionie i pomieszczenia pierwszej drużyny też zostaną na stadionie. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jest nasz plan, a czy Makis na to wyrazi zgodę, to jest inna sprawa, bo my będziemy musieli wypowiedzieć umowę Makisowi.
w związku z czym no, przewiduję też dosyć długie negocjacje, ale plan jest taki, że pierwsza drużyna zostaje na stadionie, szatnie wszystkie dalej wynajmujemy, my tylko po prostu wychodzimy z biurami, czyli administracją, księgowością i przejmiemy też dyrektora akademii i koordynatora dyrektora akademii oraz Maćka Szymańskiego do naszych nowych biur. Tak jak mówię, jeżeli wszystko domkniemy na ostatni guzik. Ale To już. uściślimy, panie prezesie, żeby była jasność tutaj, żeby wszyscy mieli jasne i klarowne. To nie jest tak, że widzę w tej chwili, już nie widzi żadnej opcji pozostania na stadionie i dąży ku temu, żeby się z niego wyprowadzić, jeżeli chodzi o biura, tylko wy cały czas jesteście otwarci, rozumiem, na rozmowy z Makisem. Znaczy nie ma tych rozmów z Makisem w tej kwestii. I raczej jest to, no, to jakby zawarcie listu intencyjnego jest jasną deklaracją tego, że czekaliśmy na podjęcie pewnych rozmów. One się nie odbyły, to znaczy odbyły się wcześniej, ale nas oszukano i nie boję się jeszcze raz tego powiedzieć. No ale chcemy się rozwijać. No, i taki jest los. No, nie rozwiniemy się, jeżeli będziemy korzystać z tej powierzchni, którą mamy na chwilę obecną. A proszę powiedzieć, czy to jest pierwsza sytuacja, mówię o klubach, bo szczerze mówiąc nie orientuję się, jak wygląda sytuacja w Ekstraklasie, ale czy pan orientuje się o podobnych przypadkach, że klub na nowo wybudowanym stadionie musiał się wyprowadzać gdzieś tam poza obiekt, aby dalej funkcjonować i iść ku lepszemu, rozwijać się, czy jest to pierwszy przypadek w poważnej piłce w Polsce? Śląsk Wrocław był takim przykładem, żeby miał swoje biura na Oporowskiej, a grał na stadionie, już zapomniałem ulicę, tak więc Lech Poznań chyba kiedyś miał podobną sytuację, tak więc to na pewno nie jest sytuacja jakaś bardzo popularna, ale takie przypadki w Polsce się zdarzają. A czy Widzew jako klub zyska na tym finansowo, jeśli przeniesiemy się gdzieś indziej? Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stawki? Bo wiadomo, że stawki pewnie są różne i czy klub na tym zyska, czy raczej dzięki temu ruchowi stracimy jako klub, jeśli chodzi o finanse? To znaczy nie będę udzielał jakby tutaj szczegółów tego, ale warunki, które wynegocjowaliśmy na tym, co dzieje się w dniu dzisiejszym na rynku nieruchomości, uważam, że za bardzo dobre. Czy my zyskamy finansowo? No, pracownicy będą mieli w końcu możliwość normalnej pracy, komunikacja nie będzie pracować w 14 osób w jednym pokoju, w związku z czym mam nadzieję, że finansowo ich wydajność będzie o wiele lepsza i finansowo też na tym zyskamy. Czyli, żeby tak jeszcze doprecyzować, głównym powodem jest po prostu ciasnota na stadionie, tak? Tak jest, tak, to jest główna przyczyna, tak więc pracowników jest więcej w klubie, co kibice też wiedzą i w chwili obecnej no po prostu chcemy popracować w normalnych warunkach. Taki trochę king size. No trochę tak można powiedzieć, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, no sytuacja jaka jest, jaka nas spotkała i tutaj prowadziliśmy negocjacje co do tego drugiego piętra, no uznano, że ważniejszy jest inny podmiot i okej, rozumiem, to znaczy nie rozumiem, ale to jest decyzja biznesowa i pod tym względem rozumiem, ale idziemy, no po prostu, jeżeli dogadamy wszystkie formalności i tak dalej, to po prostu przeniesiemy biura, ale tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że opuszczamy stadion i tak dalej w całości, po prostu przenosimy administrację i resztę klubu. Myślę, że jak już podpiszemy umowę i ewentualnie dogadamy wszystkie szczegóły, to jakoś kibice też zrozumieją ten ruch, bo nie chcę lokalizacji jakby przedstawiać, ale wszystko robiliśmy z głową, także myśląc właśnie o kwestiach logistycznych.
To ja tylko wtrącę, skoro jesteśmy już pół godzinki po rozpoczęciu, to zachęcam wszystkich do zabierania głosu, w szczególności pytań do prezesa, do pana Mateusza. Widzę, że Krzysztof jest na linii. Już Krzysztof, oddaję ci głos, tylko zadam jeszcze pytanie takie, bo miałem je w głowie, ale tutaj zaczęliśmy temat Łodzianki. Chciałem zapytać jeszcze o partnera technicznego, czy jest szansa na to, że nawet jeśli będzie to duży gracz, zakładam, że raczej będzie to marka poważniejsza niż były dotychczas, czy jest szansa na koszulkę dedykowaną, mimo tego, że ten rynek nie jest łatwy, jeśli chodzi o tych graczy największych, którzy ubierają kluby sportowe? No, jak ja powiedziałem, szczegółów nie chcę zdradzać, ale uwagi kibiców i można powiedzieć czasami żądania kibiców są dla nas priorytetem. Pożyjemy, zobaczymy. Super, dziękuję. Był z nami przed chwilą słuchacz, ale widzę, że swój głos zabrał, także wpuszczam Piotrka Sitka, największego fana Dominika Kuna i Krzemienia, i damy chwilkę, panie prezesie, czasu kibicom, a za chwilę będziemy dalej rozmawiać. Cześć Piotrek, zapraszam, dobry wieczór i słuchamy. Cześć, pozdrawiam prezesie. Ja tylko z trasy chciałem podziękować, bo to pewnie bardziej na ręce Michała Rydza, kto się przyczynił, nie wiem, natomiast byłem dzisiaj w sklepie, fajny Black Friday mi się udał i w ogóle te koszulki i kubki dedykowane jakby piłkarze, no to ja oczywiście jako wielki fan Dominika Kuna jestem zachwycony, mam super kubek, mam super szalik z napisem Kun, także po prostu chciałem podziękować i to wszystko, a jeśli chodzi o działania, no to no cóż, no można tylko przyklasnąć i po prostu nie poddawać się w tych negocjacjach z miastem i proszę pamiętać, że my jesteśmy z panem, jesteśmy z wami jako zarząd i no i cóż, no i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć. To ja dziękuję bardzo. Dobrze słyszeć dobre zdanie o sklepie, aczkolwiek wiem, że jeszcze tam jest wiele rzeczy do poprawy, ale tutaj rzeczywiście praca taka organiczna, można powiedzieć, w dużej mierze Michała, tworzenie procedur, kwestii zamówień, kwestii wielokrotnych naszych rozmów z zarządem, zarządu z kierownictwem, to mam nadzieję, że to będzie przynosić efekt. Wiemy jednak, że wiele jeszcze do poprawy. Co do sytuacji z miastem, bardzo dziękuję za te słowa, bo to wsparcie, przyznaję się szczerze, szczególnie teraz jest mi bardzo potrzebne, ponieważ w tym tygodniu dostałem odpowiedzi na moje pozwy i nie chcę za bardzo nawet tego komentować, ale gdybym miał po prostu taką możliwość, to bym wykrzyczał to na cały świat i po prostu bym to opublikował, bo ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, żeby była jasność. Ja jestem radcą prawnym, wykładowcą akademickim i takich odpowiedzi w przedmiocie mojej osoby czy w przedmiocie tej całej sytuacji nie widziałem. I mam nadzieję, że sprawa będzie publiczna i że będzie można to przedstawić, bo naprawdę no, mam nieprzespane noce, bo jakby kończąc ten temat i nie ciągnąc tych wątków odpowiedzi, to jest państwo w państwie i po prostu mam nadzieję, że kiedyś ujrzy to światło dzienne i z pewnymi rzeczami zrobi się porządek. Tak więc jeszcze raz dziękuję za to wsparcie, bo jest ono teraz nawet nam wszystkim bardzo potrzebne, bo jest to czasochłonne, żeby nawet odpowiedzieć na te pozwy, raczej na odpowiedzi i zrobić repliki. To jest przynajmniej 5 godzin roboty, żeby zebrać całą dokumentację. Ja tylko mam jedną prośbę do wszystkich kibiców i także tutaj, którzy są, żeby też trzymać kulturę w rozmowach i w komentarzach dotyczącej sytuacji z miastem i o to bardzo, bardzo proszę, żeby nie przekraczać jakby granic dobrego smaku, a na pewno przepisów prawa i no i tyle, a jeżeli chodzi o rozmowy z miastem i dalsze jakby etapy tego wszystkiego, to powiem, że nie wiem, jak to się będzie kontynuować, tak jak już powiedziałem. Ja jakby czytając te odpowiedzi,
Ja nie potrafię ich racjonalnie skomentować, tak więc pożyjemy, zobaczymy. No cała ta sytuacja, prezesie, nie jest prosta i raczej jest ewenementem. Nie zdarza się często, nie zdarzają się często tego typu sytuacje, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich miesięcy na linii miasto, klub, prezes i tak dalej, ale czuje pan wsparcie właściciela i klubu? Czuje pan, że ma pan te plecy w postaci całego środowiska? Ja powiem tak, no i jeszcze raz jakby podziękuję tutaj wszystkim za to, ile spotkało życzliwości i też wsparcia i naprawdę z głębi serca dziękuję, bo ja powiem szczerze, ja już bym nie miał sił, ja już bym to rzucił, bo po prostu też jakby odpowiedzi nawet miasta, te wywiady, to tak jakby ktoś wziął, nie wiem, ścierę i po prostu moją osobą wycierał podłogę. To jest, tak ja to odbieram. Pewne zachowania i tutaj mówię już, chociaż pochodzę z innej części Polski, to te właśnie zachowania widzewskie i ten charakter, który też mi przekazuje klub i kibice, powodują, że będziemy walczyć i się nie poddamy. I patrząc jeszcze raz, jakby wskazując na, jakby patrząc na treść tych odpowiedzi, gdybym mógł, to bym wykrzyczał je na cały świat, bo po prostu mi ręce opadają. No i niech to rozstrzyga sąd, niech sąd uzna co z tym trzeba zrobić, a ja powtórzę jeszcze raz i chciałbym, żeby to też mocno wybrzmiało, że to też nie jest do końca konflikt Mateusza Drużdża wyłącznie z miastem, który próbuje się w taki sposób przedstawić, bazując nawet na tych odpowiedziach na pozew, to problem jest o wiele, wiele szerszy i tak naprawdę, nie wiem, możemy sobie porozmawiać o różnych sytuacjach, ktoś może mieć pretensje co do formy komunikowania się z klubem, raczej z miastem poprzez Twittera, tylko jaki my mieliśmy wybór, to jest z drugiej strony, jaki my mieliśmy wybór, żeby nas wysłuchać. Nigdy nikogo nie obraziliśmy z Michałem, nigdy nie naruszyliśmy przepisów prawa. Ja mogę podać przykład dosyć szybki z tą licencją, też gdzie niestety, ale znowu jakby artykuł, który się pojawił na ten temat. Ja jestem prawnikiem i jakby kryteria niespełnienia licencji są podzielone na punkt A, punkt B i punkt C. I dwie rzeczy, które, czyli ławka, która była za mała i też nieogrodzenie stadionu, to są wymogi A. Wymogi A, niespełnienie tych wymogów powoduje jedną rzecz, a mianowicie jest zagrożona licencja poprzez niemożliwość udziału w rozgrywkach. Tak jest w podręczniku licencyjnym. To, że ktoś sobie coś powiedział na zasadzie załatwimy to i przejdzie bokiem, te czasy widzowie się skończyły. Nie ma czegoś takiego. Ja chcę, żeby było, jestem zadaniowcem, ma być tak, żeby było po prostu to spełnione. Jeżeli jest w podręczniku licencyjnym zagrożenie, że licencja może być nieprzyznana, to znaczy, że po prostu nie może być takiej sytuacji. I druga sprawa, i wskazując na przykład na kwestię licencji, bo ona była też taka głośna, nikt już o tym nie powiedział, że my dostaliśmy warunkową licencję infrastrukturalną ze względu na za małą ławkę rezerwowych. Nikt. Albo po prostu powiedziały to osoby przez to, że my to jakby ogłosiliśmy na Twitterze. Warunkową licencję do gry w Ekstraklasie dostałem w swoim życiu pierwszy raz. Dostaliśmy warunkową ze względu na finanse, ale wszystkie kluby były objęte finansami. I druga sprawa dotyczyła ławki rezerwowych i tam w decyzji dotyczącej licencji było wskazane właśnie, że licencja jest warunkowa. No to ja zadaję pytanie, kto miał rację. No i to jest taka właśnie dyskusja, która zmierza, i tutaj prosiłbym jeszcze raz kibiców o to, żeby te dyskusje były merytoryczne, a nie wykrzykiwanie się i obrażanie czy to jednej, czy z drugiej strony. Tak więc bardzo proszę o to, że jakby generalnie od tego czasu też wydarzyło się dużo pozytywnego. Tak jak powiedziałem, to nie jest konflikt z miastem, konflikt z pewną grupą osób, które no, zarządza w pewnej części miastem. No i tyle. No i niech to po prostu, niech się te relacje też poprawią, a kwestie tego filmu niech rozstrzyga sąd. Ja myślę, panie Mateuszu, że... a jeszcze,
Poczekaj, Patryk, chwileczkę, bo chciałem jeszcze spiąć to klamrą. Pan jako człowiek, który działa jednak tutaj w tej branży prawniczej, jak pan myśli, jakie są szanse na to, żeby ten proces był jawny, żeby kibice i cała opinia publiczna poznali kulisy tego wszystkiego? Ja powiem, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, dlatego że nie jestem więcej niż pewny, że niestety i będę bardzo kontrowersyjny, ta rozmowa nasza jest nagrywana i jakby patrząc na to, na te odpowiedzi na pozew, nie chcę tego komentować, niech zadecyduje sąd o tym. Tak jak mówię, gdybym mógł, to bym wykrzyczał całą treść tych dokumentów, ale chcę się zachować z klasą, chcę, żeby postępowanie było zgodnie z literą prawa i nie będę komentował jakby... Nie będę komentował tego, co było w tych dokumentach. Niech sąd to rozstrzyga. Myślę, że ten temat to jest temat rzeka, który można ciągnąć i ciągnąć. Ja się pod tym podpisuję, że nie ma co toczyć tutaj twitterowych wojen i z miastem, i z urzędnikami, którzy są przychylni bądź nie są, bo to będzie takie przeciąganie liny. Tak jak pan mówi, niech rozstrzygnie to sąd i potem zobaczymy, jakie będą tego wyniki i kto zostanie ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności, bo myślę, że może moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami, a i tak do niczego mądrego byśmy nie doszli poza tym, bo za wiele pan nie może powiedzieć i też pewnie nie chce, więc jakby to jest taki temat, który będziemy gdzieś tam pewnie będzie się powtarzał na przestrzeni następnych miesięcy, pewnie będą ciekawostki wychodzić na temat tego, co kto powiedział i tak dalej, więc myślę, że to jest temat, który na dzisiaj możemy sobie zostawić, bo no myślę, że ani pan nie może za dużo powiedzieć, ani też nikomu to na dobre nie wyjdzie. Także zgadzam, tylko proszę pamiętać jedną rzecz. Też zareagowaliśmy na jakby na wystąpienia radnego Domaszewicza. No nie może być też tak, że nagle panu radnemu przekazuje się szczegóły umów, które są jakby kwestią zachowaną, kwestią poufności. Z tym licznikiem chodzi o całkiem inną rzecz. O całkiem inną rzecz, o ten herb. Związaną właśnie z tym, że jest możliwość z tego, że wyjdziemy ze stadionu. I my też jako klub chcemy, aby właśnie zakończyć jakby ten cały spór, iść pozytywnie już i budować na tyle, ile się da, tolerować na tyle, ile się da, ale każde takie naruszenie to będzie spotykało się z naszą reakcją. Widzew nie jest prywatnym folwarkiem i Widzew nie będzie akceptował zachowań, które są naruszeniem prawa. W związku z czym, kończąc ten temat, naprawdę jeszcze raz prośba o to, żeby była możliwość funkcjonowania, była możliwość pracy klubu i my po prostu będziemy robić swoje. A resztę, tak jak już pan też powiedział, niech postrzegają inne podmioty. Dobrze, to ja tak zakończając, czy pan sobie wyobraża, że w przyszłości poda pan sobie rękę z pewnymi osobami z urzędu, czy nie ma możliwości, mimo jakichś tam ustępstw i przyznania się do błędu w przyszłości ewentualnie i tak dalej, czy nie wyobraża pan sobie dalszej współpracy bez względu na szczebel i sytuację, czy jest to taka zamknięta klamra i po prostu rozstrzyga sąd i do widzenia? Ja może to jeszcze doprecyzuję, panie prezesie, czy w ogóle pan sobie wyobraża, że klub może być zupełnie oderwany od miasta i sobie doskonale radzić, czy jednak ta symbioza na jakimś tam poziomie musi występować? To znaczy, to są jakby moje prywatne odczucia i moje prywatne odczucia jakby schodzą tutaj na bok. Ważne jest dobro Widzewa i mówię szczerze, gdybym widział nawet, że moja rezygnacja, do czego uważam, że w pewnym sensie się dąży, spowodowałaby, że Widzew byłby lepszy, no to bym to zrobił, tak więc ja rękę generalnie no jestem w stanie podać każdemu, chociaż w tej sytuacji, która tam była i z filmem, no to jest ona, no dla mnie no nie przyjdzie mi to z jakąś radością, ale Widzew ma na tym nie tracić i nie chcę, żeby tracił, w związku z czym wyobrażam sobie współpracę, ale współpracę profesjonalną i Widzew zawsze będzie związany z Łodzią i Łódź będzie zawsze związana z Widzewem. W związku z czym my jesteśmy w stanie przetrwać, że tak powiem, ale czy to na tym ma polegać? Wydaje mi się, że nie.
No dobrze, czyli gdzieś tam ewentualnie no, przewiduje pan, że mogłoby się coś wydarzyć pozytywnego między panem a pewnymi osobami, aczkolwiek do tego, reasumując, na pewno jest bardzo, bardzo daleko. To znaczy daleko myślę, że nie, bo ja z tymi osobami, czy ja, czy Michał, operacyjnie działamy. To też nie jest tak, tak jak już mówiłem, że Druszcz jest skłócony z każdą osobą w mieście, bo tak nie jest, tylko załatwiamy to z różnych względów teraz, nawet można powiedzieć trochę poufnie, żeby nie szkodzić pewnym osobom. Tak więc powtórzę jeszcze raz, niech sąd i pozostałe organy rozliczają mecz z Legią Warszawa, czy też zachowanie i dotyczące filmu, a my zajmijmy się pracą i tyle. Dobrze, to prezesie, zanim wpuszczę kolejne osoby do pytań, to jeszcze doprecyzuję i zadam pytanie w kwestii tego sklepu, bo zaczęliśmy temat tutaj biur, powierzchni i tak dalej. Rozumiem, że chęć utworzenia kolejnego sklepu, obiektu, w którym będą sprzedawane przedmioty, produkty czy pamiątki, zwał jak zwał, Widzewa, to rozumiem, że jest to analogiczna sytuacja jak z biurami, czyli powierzchnia jest za mała i tak dalej, nie dająca szans na rozwój, tak? Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi o sklep, czy to kwestii nawet magazynowej, to nie przeskoczymy pewnych rzeczy. On jest za mały i tracimy pieniądze przez to, że nie mamy tej powierzchni ekspozycyjnej, tak więc to jest w głównej mierze tym spowodowane. Rozumiem, dziękuję. No to wpuszczamy teraz kolejne osoby, bo mamy tutaj 3 osoby czekające na pytanie. Z tego co pamiętam, Krzemień był pierwszy, także dobry wieczór i zapraszamy. Witam serdecznie. Mam takie pytanko do prezesa względem bazy treningowej, tej nowej, co ma powstać. Jak to miałoby wyglądać? Bardziej coś jak Legia Warszawa, bardziej jak Lech Poznań, może Krakowia? Wiadomo, jaki będzie budżet na to? Jeżeli chodzi o kwestie ośrodka, no to raczej w chwili obecnej nie stać nas na to, żeby wybudować taki ośrodek jak Legii Warszawa. Być może to było trochę moje marzenie. Bardziej myślimy o tym, żeby ten ośrodek budować stopniowo i bardziej myślimy o takim ośrodku coś jak ma Krakowia, czy nawet Jagiellonia i potem ewentualnie to rozwijać. O budżecie na chwilę obecną ciężko powiedzieć, bo tak jak mówiłem, najpierw to my musimy wystąpić jako zarząd i też w dużej mierze pion sportowy o to, żeby po prostu przedstawić plan i koszty, a potem jakby wspólnie no, trzymamy ewentualne kwestie budżetowe w tym zakresie. Czyli taka bursa to będzie bardziej odległy plan na rozbudowę ewentualną? Tak, no nawet nie oszukujmy się, no widzimy też co się dzieje na rynku i decyzje trzeba w sposób zrównoważony podejmować. Oczywiście takie zawsze moje marzenie było, żeby taki ośrodek jak Legia wybudować, bo ja wydaje mi się, że on wcześniej czy później przyniesie określone efekty, no ale w chwili obecnej może kiedyś się to uda, ale bardziej chodzi o to, żeby wyciągnąć pewne drużyny, dać im możliwość rozwoju, a potem stopniowo to uzupełniać. Właśnie jak już inne kluby mają bardziej rozbudowane te ośrodki treningowe, to trochę nam będą odjeżdżać, jeśli chodzi o zdolniejszą młodzież z kraju albo coś takiego. No, zgadzam się z panem i już nam bardzo mocno odjeżdżają, jeżeli mam powiedzieć szczerze, bo to uważam, że jeżeli chodzi o naszą pracę z młodzieżą, to jeszcze mamy trochę rzeczy do poprawienia. Bardzo mocno trzymam kciuki za drugą drużynę, żeby awansowała, bo to jest, powiem, bardzo może kontrowersyjną rzecz, ale nawet czasami ważniejsze niż wynik pierwszej drużyny, jeżeli chodzi o etap rozwoju klubu w okresie 5 lat. No ale bursa to trochę melodia przyszłości. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu stworzyć warunki, które pozwolą się rozwijać i step by step. Czyli biura mogłyby się znajdować potem też tam na ośrodku, czy tak, to nie ma sensu? Ale na razie jakby w tych wstępnych projektach nie przewidujemy, żeby biura były poza Łodzią. Oczywiście pewnie wtedy by była taka możliwość, że Akademia miałaby swoje biura,
Myślę, że tej współpracy, którą nawiążemy z nowym podmiotem co do biura, ona będzie na tyle owocna, że nie będziemy się martwić, gdzie będą biura. No dobra, to ode mnie na razie tyle. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin wszystkim widowiakom. Powodzenia prezesie i do usłyszenia. Dziękujemy. Prezesie, to ja jeszcze dopytam o ten ośrodek, bo wspomina pan o tym, że gdzieś tam docelowo chciałby pan dążyć do tego, żeby ten ośrodek jakby równał do tym z ośrodkiem Legii Warszawa, który niewątpliwie, jeśli chodzi o nakłady finansowe, wielkość i tak dalej, pewnie jest największym, bądź jednym z największych razem pewnie z Lechem Poznań, to czy te tereny, które potencjalnie są w stanie nam przekazać te dwie gminy w okolicach miasta Łodzi, to czy te tereny pozwalają na ewentualną rozbudowę w przyszłości do takiego stopnia, żeby ten ośrodek naprawdę miał taką samą ilość boisk, albo większą, albo podobną, czy gdzieś też będziemy terenowo, że tak powiem, ograniczeni? Na każdym z tych ośrodków poza miastem zmieści się przynajmniej 8 pełnowymiarowych boisk. Czyli jesteśmy w stanie gdzieś tam w pewnym stopniu dorównać, tak naprawdę. Tak jest. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Wybudowanie to jedno. Koszty operacyjne i utrzymanie takich ośrodków to są olbrzymie sumy. Ja pamiętam, jak przecież też zarządzałem jedną z większych akademii w Polsce i jak byliśmy teraz na Wicie w Legii Warszawa, to proszę pamiętać, że utrzymanie takiej stołówki rocznie w takim ośrodku to jest około 1 000 000 zł. No tak, na pewno przydałoby się tutaj ze 2 kozłowskich takich jak w Pogoni Szczecin sprzedać, zanim zaczęlibyśmy myśleć poważnie o utrzymaniu takiego ośrodka, ale gdzieś chodziło mi bardziej o to, czy po prostu typowo jeśli chodzi o obszar terenu jesteśmy w stanie dorównać, no bo wiadomo, że ta ilość boisk robi różnicę. Może Legia na ten moment, tak kolokwialnie mówiąc, nie zrywa z tego drzewka owoców w postaci tego ośrodka, ale pewnie tak jak pan wspomniał wcześniej, przyjdzie to z czasem i pewnie gdzieś to się wyrówna, zbilansuje ten zysk strat i zysków. Ja jakby tylko zwrócę na jedną rzecz kibicom i też kibicom Widzewa, że o takie ośrodki, bo to patrzymy na Kozłowskiego, prawda, patrzymy na, nie wiem, w Legii Warszawa, na innych zawodników, no, które Legia też sprzedała paru młodych i za dobre pieniądze, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jakby taka stołówka 1 000 000 zł, to ona się pokrywa z ekwiwalentu zawodników, którzy odchodzą, nie łapią się do pierwszej drużyny w takich wielkich ośrodkach. No ja w Zagłębiu Lubin znacząca część przychodów to była z ekwiwalentów zawodników, którzy odchodzili do drugiej, do trzeciej, czy nawet do pierwszej ligi. I oczywiście to jest 100 tysięcy, to jest 50 tysięcy, ale to jest fabryka zawodników i z tego też są bardzo znaczące przychody. Rozumiem. No dobrze, to ten temat mamy po części przerobiony prawie w 100%, pewnie jeszcze jakieś pytania się pojawią, to ja zapraszam kolejną osobę. Następną osobą w kolejce był Adam Jurek, który też czeka dłuższy czas, także dobry wieczór i zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, dobry wieczór panie prezesie. Ja mam kilka pytań, podzieliłem je sobie na kilka bloków, zacznę od pierwszego, które najbardziej mnie akurat uwiera, bo też jestem jedną z osób, która zakupiła koszulkę w pierwszy dzień sprzedaży. Mówię o koszulce oficjalnej, jeszcze jej niestety nie mam. Już wiem, że na początku grudnia ma być, czekam już na nią bardzo długo, ale mam jedno pytanie, nie wiem, czy może pan zdradzić w zakresie kontraktu z nowym dostawcą, czy są wpisane jakieś kary umowne za niedotrzymanie terminów. Też akurat tutaj w przypadku tej koszulki był na przykład problem z rozmiarówką, której nie było w momencie sprzedaży. Też jestem osobą, która ten rozmiar musiała zmieniać bezpośrednio w sklepie. Mamy nie tylko wpisane jakby możliwości dochodzenia roszczeń finansowych, ale możliwości rozwiązania umowy i mamy jakby gwarancję na samym początku, ale mówię jeszcze raz gwarancję, bo też wiemy, co się dzieje na tym rynku odzieżowym i tak. Ja nie zdradzę teraz żadnej tajemnicy, że koszulki kapy idą do nas z Bangladeszu. Tak więc no niestety dlatego to tyle trwa i to też trzeba ten rynek jakby zrozumieć, ale mamy gwarancję, że jednym rzutem z nowym sponsorem technicznym
Będziemy w stanie spełnić zamówienie nawet w okolicy 3000 koszulek. Okej. Okay. Kolejne pytanie mam dotyczące kontraktów. Tak naprawdę chodzi mi tylko o trzech zawodników. O Martina Kreutzigera, Fabio Nunesa i Jakuba Wrąbla. Na jakim etapie jest negocjacja kontraktów? Mamy to podzielone na pewne etapy, bo każdy zawodnik jest inny, ale mogę powiedzieć tyle, zdradzić jakby tajemnicę, że z jednym z tych zawodników rozmowy dotyczące przedłużenia umowy są praktycznie w finalnym stadium. Okej, okay, to kolejne pytanie dotyczące transferów. Dzisiaj pojawiła się plotka na temat Luisa Fernandesa z Wisły Kraków. No jak wiemy, rzadko zdarza się, że te plotki się sprawdzają. Najczęściej kończą rozmowy kontraktowe, więc pytanie, czy jesteśmy tak daleko zaawansowani w rozmowach, że już jesteśmy prawie dogadani, czy jest to plotka i temat zamknięty? No i dziękuję za to pytanie, bo po pierwsze bardzo się cieszę, że nic z klubu nie wychodzi i że jesteśmy szczelnym klubem, a tym, co wiedzą, z kim rozmawiamy, a że tak powiem, nie puścili pary, też osobiście dziękuję, bo bardzo nam się to przydaje, bo nie jesteśmy jakimś hegemonem, żeby pozwalać sobie na takie sprawy. Fernandez był temat jego w tamtym roku, ale jak zobaczyłem, ile zarabia Wiśle Kraków, to się przeżegnałem. Też tak myślę. Powiem tak, jego zarobki są na takim poziomie w Wiśle, że musiałbym złożyć dwóch najlepiej zarabiających u nas piłkarzy, żeby mieli tą samą wartość miesięcznego wynagrodzenia. W związku z czym, to prawda, rozmawialiśmy w tamtym roku. Dzisiaj o 13 otrzymałem telefon, właśnie taki dziwny, związany z osobą z Wisły Kraków. Czy jesteśmy zainteresowani Fernandezem? Tomek Wichniarek prowadzi wszystkie jakby rozmowy. Jestem z nim w bieżącym kontakcie, ale mówię, porozmawiam z Tomkiem, nie wiem, no i nie było żadnych rozmów na tym etapie z Fernandezem, więc nie wiem, na czym to polegało, że dostałem telefon, można powiedzieć, z okolicy tam Wisły Kraków i potem pojawiła się ta informacja. Wydaje mi się, że to jest trochę jakaś gra wewnętrzna na podbicie tego transferu Fernandeza. My byliśmy nim zainteresowani bardzo w poprzednim okienku transferowym, żeby uspokoić też kibiców, jeżeli chodzi o rozmowy transferowe wobec jednego transferu czy za podpisania zawodnika jesteśmy dosyć blisko, być może z jednym jesteśmy już dogadani, ale on ma kontrakt w innym zespole i czekamy na to, żeby co się wydarzy u niego, jeżeli chodzi o jego zatrudnienie w innym klubie. Pracujemy nad tym, spodziewamy się, to znaczy naszym priorytetem są teraz dwa wzmocnienia, zobaczymy, co będzie dalej. Ja nie chciałbym przekraczać liczby trzech, będzie to zależne od tego, ile osób też odejdzie, ale wyznaczyliśmy sobie cele dwóch osób, no i rozmawiamy z tymi osobami i prowadzimy negocjacje. Okej, okay, to jeszcze jedna rzecz, bo ja też jako kibic no, śledzę też te młodsze zespoły. No i też z lekkim żalem w ostatnim czasie śledzę zespół do lat 17, który początek miał świetny, byli bardzo wysoko, w ostatnim czasie zanotowali bardzo dużo porażek i też no, coraz bardziej zbliżają się do strefy spadkowej. Wiemy, że dla nas priorytetem jest to, żeby no, tą jedną, dwie drużyny mieć w centralnej lidze juniorów. Też drużyna do lat 15 już raczej nie ma szansy, jeśli chodzi o awans do seriotki. Pytanie, czy myślimy o jakichś wzmocnieniach tego zespołu do lat 17, no bo wiem, że to jest sprawa dla nas ważna. Ja powiem tak, na tyle, ile staram się i ile mogę, staram się być na tych meczach. Dla mnie to też jest bardzo ważne. Widziałem chyba 6 albo 5 meczów U17. Mam swoje jakby odczucia. Też jestem troszkę zaniepokojony, jeżeli chodzi o ostatnie wyniki, szczególnie po tym, co pan mówi po początku sezonu i na przykład meczu z Wisłą Kraków. Jednak ja mimo wszystko zwracam też uwagę na to, że wyniki oczywiście ważne i utrzymanie w celiotce też bardzo ważne, ale żeby ci chłopcy się rozwijali, żeby do pierwszej drużyny był dopływ chociażby jednego zawodnika. To jest dla nas priorytet. Czy wzmocnienia wymagają? No ja uważam, że tak, ale to też ja wychodzę z takiego trochę założenia, że
że wolę tym chłopcom dać jakoś dodatkowe narzędzia do pracy, dodatkowe, nie wiem, możliwości rozwoju, niż ściągać trochę jak futbol menadżerze. Uważam, że rozwój klubu to nie do końca jest tylko i wyłącznie transfery, to jest złe podejście, ale no marzy mi się taka sytuacja, o czym pan też wspominał, bo U15, no to powiedzmy sobie wprost, z brak awansu, który był dosyć blisko, jeżeli chodzi o U15, ze względów szkoleniowych, to jest dramat. No i próbujemy teraz jakby trochę uzupełnić możliwość rywalizacji U15 na szczeblu ogólnopolskim, tak by się mierzyła ta drużyna z najlepszymi akademiami w Polsce. No ale będziemy się przyglądać i mam nadzieję, że U17 wyjdzie z tego kryzysu. Dobrze pamiętam, jutro grają mecz i mocno trzymam za nich kciuki. Okej, okay, to ostatnie pytanie dotyczące infrastruktury. Tutaj wspomniał dzisiaj prezes o tej poufności w zakresie boiska, które ma powstać przy stadionie, więc o to nie będę pytał, ale też ostatnio wspominał pan gdzieś, że pojawił się temat boiska na Niciarnianej. Czy to jest w ogóle jakaś realna sytuacja, czy to tylko jakieś tam sprawy bardzo dalekosiężne? Nie, no boisko na Niciarnianej, koszt budowy boiska na Niciarnianej przekracza w ogóle udział tak naprawdę w programie ministerialnym. To jest drzewa, które trzeba wyciąć, to jest kwestia przyłączy i tak dalej, to jest, może ładnie to brzmi, wybrzmiewa, ale to jest z finansowego punktu widzenia, no to jest trochę samobójstwo, że tak powiem. Za to się da zrobić 3 boiska w innym miejscu. Czyli rozumiem, że przeniesienie parkingu na górkę i budowa boiska w miejscu parkingu jest dużo tańsza niż te boisko na Niciarnianej, tak? Ja tego nie wiem i może okay. Tutaj powiem tak jak ja. No właśnie widzę, że Bartłomiej Dęcik. Panie prezesie, może pan użyć pomidora. Proszę, jeszcze raz? Może pan użyć pomidora. Okej. Nie, no, myślę, tak że będzie jeszcze cięższe pytanie do tego pomidora. Jakby tylko powiem, że nie chciałbym się jakby wypowiadać o szczegółach inwestycji. Tak jak powiedziałem, ten artykuł jest niepotrzebny. Wiem, jaka jest rola dziennikarzy, więc nie mam żadnych pretensji, żeby też była jasność, ale pracujemy nad finalnym kształtem tego projektu. Jak już on powstanie, to wtedy powiemy więcej na ten temat. Okej, okay, to jeszcze jedna nieścisłość, którą podczas dzisiejszej rozmowy. Adam, tylko tak, jeżeli ostatnie, bo mamy tutaj kolejne osoby, także... Naprawdę ostatnia rzecz, bo pan prezes wspominał, że ta lokalizacja, o której myślimy poza miastem, tam ma się zmieścić 8 boisk, a jak sobie obliczyłem z tego, co mówił wcześniej prezes, no to tam miałoby grać 5 naszych drużyn, czyli pierwsza, rezerwy, nie, 4, pierwsza, rezerwy tak. I 19, tak, przepraszam, 17 i 15, czyli 5 drużyn, a 8 boisk. Jak to się ma? Nie, to panie Adamie, to je uściśle. Oczywiście chodzi o to, że w przyszłości może by było więcej, w sensie ja nie wiem, czy za 10 czy 15 lat na przykład U15 nie byłoby załóżmy w tamtym miejscu. Ja tylko mówię, że jest taka możliwość wybudowania, a czy to w przyszłości miałoby miejsce, może się skończy na tym, że będą 3. Nie wiem tego jeszcze, tylko po prostu jest możliwość jakby rozwoju tego w przyszłości. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy. Wiem, że kolejną osobą, która czeka na głos, jest Agnieszka. Dobry wieczór, Agnieszka, i zapraszamy. Halo, halo? Halo, halo, czy teraz mnie słychać? Teraz już tak. O, witam serdecznie, dobry wieczór. Ja tak bez zbędnych pytań, bez ciężkich pytań, chciałam zapewnić prezesa jako przedstawiciel grupy Razem Trenujemy Sport, czyli grupy biegowej, o naszym wsparciu. Wspieramy i prezesów, i cały klub. Dziękujemy również za wsparcie z waszej strony. I jeśli chodzi o organizację kolejnego biegu z historią Widzewa, macie nasze również wsparcie, naszą pomoc i grupa biegowa serdecznie wszystkich pozdrawia. To my dziękujemy też za pomoc i też pozdrawiamy wszystkich grupy biegowej, a Michał to szczególnie, bo wiem, że też uczestniczy, tak więc dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrej nocy.
Pozdrawiam. Dziękujemy, Agnieszka. Prezesie, ja tutaj znalazłem ciekawą statystykę dotyczącą tych koszulek. Mianowicie pokazuje ona, że Widzew za sezon 21-22 sprzedał 1700 trykotów. Czy jest to prawda, czy fałsz? Nie, to może być zbliżona liczba, nie powiem wprost, czy takie, ale blisko, coś tak? Miało. Tak, ale tak, jesteśmy w takich obszarach i tak jak też z Michałem mówiliśmy, spodziewamy się tej dostawy, która miała być kiedy? W październiku. Nie w październiku. Nie, aha, my składaliśmy zapotrzebowania w październiku 2021 chyba, ale dobrze pamiętam na to, tak, żeby bo jest one to statystyka były za poprzedni sezon. No wiem, ale tak, to jest taka możliwość, że to będzie podobna liczba do tego, co pan przedstawił. To ja chciałem doprecyzować, bo Lech Poznań sprzedał tych koszulek z tego, co statystyka mówi, 13 tysięcy, Legia Warszawa 8,5, Górnik Zabrze 6,5 tysiąca. Czy ten wynik, czyli powiedzmy, zaokrąglimy to do 1,5 tysiąca w postaci Widzewa, czy jest to wynik zadowalający pana, jeśli chodzi o prezesa klubu, i ma pan też, przykłada pan do tego rękę, biorąc pod uwagę te perturbacje związane tutaj z dostawcą w postaci kapy i poprzednich i tak dalej, no te wszystkie dotychczasowe, można nazwijmy to, nieprzyjemności miały pewnie duży wpływ na tą sprzedaż, ale czy w pana ocenie to jest dobry wynik, czy jednak biorąc pod uwagę zainteresowanie, to takie kolokwialnie mówiąc ciśnienie na Widzew, czy jednak to jest wynik, który raczej powinien być dużo wyższy, no bo biorąc pod uwagę, oczywiście tutaj ta liga też pewnie ma znaczenie i tak dalej, ale czy w pana ocenie to jest wynik niezły? A jeżeli nie, to jakiego oczekiwałby pan po tym sezonie? Panie Patryku, ten wynik to jest dramat jak na Widzew i tutaj nie będę używał żadnego pomidora i tak dalej. Ja wczoraj tankowałem na stacji benzynowej w Brzezinach i pozdrawiam kibiców, którzy pytali mnie, gdzie są czerwone koszulki, a nie potrafiłem odpowiedzieć, bo potrzebują na święta te koszulki, tak więc oczywiście, że ten wynik jest bardzo słaby i nie wykorzystujemy możliwości, jakie mamy. Jeżeli uderzylibyśmy w okolicy, ja myślę, około 4 tysięcy w przyszłym roku, to byłby to już wynik dobry i niech to będzie 1000 w kolejnym roku więcej. Mogę zapewnić kibiców, że cena koszulki na pewno nie będzie taka wysoka jak w tym roku. Też to zabezpieczyliśmy w umowie i jest to cena, która będzie, wydaje mi się, dosyć rozsądna. Panie prezesie, a propos herbu naszego jako znaku towarowego, czy klub myślał o jego zastrzeżeniu, wydawaniu takich swoistych licencji innym podmiotom, które by chciały wykonywać jakieś gadżety? Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy to zastrzeżone, tak więc tutaj chyba, nie, no tak, chyba jest, ale być może z nowym podmiotem uda się też jakby, aby część towaru trafiła także do sklepów w galeriach różnych, tak więc no zobaczymy, to akurat jeszcze jest to kwestia może nie do ustalenia, tylko no zobaczymy, jak te towary będą schodzić. A jeszcze chciałem dopytać, kończąc ten temat tych powierzchni biurowych i naszego stadionu Serca Łodzi, czy pan w ogóle widziałby taką możliwość, oczywiście musiałby się Makis wykazać dobrą wolą w tej materii, żebyśmy my w ogóle byli w stanie zostać na tym stadionie i się rozwijać, czy po prostu ten stadion nas tak ogranicza, że gdyby nawet przy dobrej woli Makisu, no po prostu by było za ciasno, najnormalniej w świecie. Musielibyśmy przejąć drugie piętro, wypowiedziano nam umowę, w związku z czym podpisaliśmy też list intencyjny i w chwili obecnej, tak jak już powiedziałem, jeżeli dopniemy formalnie umowę, dostaniemy formalne zgody też od Rady Nadzorczej, no to po prostu wyjdziemy poza stadion i taka jest nasza decyzja i proszę tutaj jakby nie odbierać, powtórzę jeszcze raz tego jako kontrowersję, jest nas, przyszedłem do Widzewa, było 7 osób w chwili obecnej, chyba w biurach, tych na co dzień jest ponad 20 osób, może 25, więc żeby pokazać po prostu też, jak ten klub się rozwija, musimy mieć inną powierzchnię tak naprawdę bardzo szybko do pracy. A pomieszczenia z gumy nie są. No jasne, my tak najbardziej rozumiemy, że pomieszczenia z gumy nie są, tutaj Patryk mówi, my tak najbardziej rozumiemy,
A jak wygląda kwestia brandingu teraz stadionu? Jeżeli klub by się z niego wyprowadził, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe, to w żaden sposób nie kolidowałoby z jego dalszym brandingiem? No ja, umowa na branding się, o ile dobrze pamiętam, kończy chyba 31 stycznia, o ile dobrze pamiętam, więc będziemy rozmawiać z Makisem na ten temat. Proszę pamiętać, że my za ten branding też płacimy. Może niewielkie pieniądze, ale płacimy pewną sumę na rzecz Makisu. Nie chcę tutaj znowu jakby rozpętać wojny, bo jest tam nazwa sponsora i biznesowo to w jakim stopniu rozumiem, ale już tam rozmowy też wyglądały trochę inaczej. No nic, no usiądziemy z Makisem i będziemy rozmawiać na temat tego, żeby ten branding był dalej. No nie wyobrażam sobie, żeby ten branding zdjąć, bo uważam, że on się prezentuje dosyć fajnie. A czy byłaby szansa na dalszy branding? Jeszcze dalsze, że tak powiem, zrobienie z tego stadionu bardziej widzewskiego, czy już byśmy się ograniczyli wtedy do tego, co jest, utrzymania tego, co jest w tej chwili? Nie, i to mogę powiedzieć kibicom, że ruszymy z Widzew Plus. Będziemy chcieli wyremontować drugie i trzecie piętro na stadionie Widzewa, tak aby było ono bardziej widzewskie. Tak więc jak tylko pozamykamy te kwestie tutaj formalne, podsumujemy sobie te wszystkie tematy, to po prostu drugie i trzecie piętro będziemy robić w ramach też Widzew Plus. To ja myślę, że teraz spuścimy Artura, który czeka też paręnaście minut. I zaraz będziemy dalej prowadzić Sławek rozmowę z prezesem. Artur, dobry wieczór. Zapraszamy do zadawania pytań. Artura chyba tymczasowo nie ma. Także Artur, jeżeli nas słyszysz, bądź będziesz za chwilkę, to ja będę się jeszcze przez następne parę minut do ciebie odzywał. Jak będziesz tylko chciał zadać pytanie, to odblokuj sobie mikrofon i wpuścimy się na linię. No chyba Artur się pojawił, no, jednak znikł. To chciałem coś zapytać, ale Artur wybił mnie z rytmu. Chciałem zapytać o stadion. Czy po ewentualnym utrzymaniu się w Ekstraklasie, czy gdzieś tam w przyszłości prezes będzie optował za tym, żebyśmy zostali operatorem stadionu, czy raczej nie będzie to brane pod uwagę, ani to nie wyjdzie nam na dobre, ani w kwestii biznesowej, ani wizerunkowej nie jest to coś, co jest nam potrzebne do szczęścia? No to też jest dobre pytanie, bo nam już to proponowano w listopadzie tamtego roku, bo była ta propozycja przejęcia stadionu teraz za złotówkę, nam w listopadzie proponowano, żebyśmy przejęli stadion. Nie stać nas w chwili obecnej na to, żeby bez finansowania zewnętrznego przejąć stadion i po prostu tego nie zrobimy. Powtórzę jeszcze raz, ja zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy być operatorem stadionu, bo w Lubinie stadion należał do klubu, tak więc trochę mam doświadczenia w tym zakresie. W listopadzie powiedzieliśmy, że nie jesteśmy tym zainteresowani, teraz ten temat wrócił, żeby za złotówkę nam ten stadion oddać. Finansowo to byłoby dla nas samobójstwo. Panie prezesie, a kwestia sponsora tytularnego stadionu, czy była rozważana w klubie, czy w tej chwili te relacje są tak słabe, że nie ma o czym rozmawiać. To znaczy była taka opcja, tylko proszę pamiętać, że generalnie my nie mamy praw do nazwy stadionu. Były rozmowy, czekaliśmy jakby też na wycenę ze strony Makisu, ponieważ i to, co jest dosyć racjonalne, musieliby określić procent i wartość, za jaki mógłby ten stadion być i jaki musielibyśmy płacić na rzecz Makisu, no ale nie doczekaliśmy się tego. My się koncentrujemy bardziej na tym, żeby zdobyć nowych sponsorów do klubu. Michał zawsze mówi, że pieniądze lubią ciszę, ale myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby w niedługim czasie też przedstawić nowych sponsorów, którzy dołączą do Widzewa Łódź. Znaczących. Znaczących. Dokładnie znaczących. Czyli oczywiście z perspektywą na zostanie tych, którzy są obecnie. Tak jest. No chcemy po prostu rozwijać. Cieszy mnie to, że niektórzy widzą
to w jaki sposób Widzew działa, oczywiście nie będę mówił, że wszystko jest okej, okay, że jest też popełniamy błędy, które, ale ważne, żeby wyciągać wnioski, ale cieszy nas to, że po prostu prawdopodobnie to grono sponsorów się powiększy. To ja prezesie zapytam o stadion, bo jest to też temat, który bardzo często, oczywiście już wiele razy padały odpowiedzi na ten temat, ale ja zapytam jeszcze raz, być może coś się zmieniło, być może prezes coś wie, o czym my nie wiemy, czy w ogóle jest gdzieś tam między pomieszczeniami biurowymi poruszany ten temat ewentualnej rozbudowy, nadbudowy, dodania krzesełek. Ja wiem, że jakby te rozmowy między miastem a klubem i panem są dosyć ciężkie, nieproste i raczej ta relacja nie jest łatwa, żeby tutaj na wszystkich płaszczyznach sobie załatwiać sprawy na zasadzie telefonu i że fajnie byłoby coś zrobić i po prostu to robimy, ale czy w ogóle jest gdzieś ten temat, czy on się przewija, czy są jakiekolwiek możliwości, żeby w najbliższych, powiedzmy, nie wiem, załóżmy na to 5 latach cokolwiek zrobić, żeby ten stadion był ciut większy, ciut bardziej pojemny dla tych nowych kibiców, no bo też w pewien sposób nas ogranicza, tak samo jak powierzchnia sklepowa, jak biura dla pracowników i dla pana i tak dalej, czyli tak naprawdę na wielu płaszczyznach ten stadion został zaprojektowany tak, a nie inaczej, że dla takiego klubu jak Widzew po prostu jest za mały i prędzej czy później nas ograniczy, postawi znak stop i nie będziemy mogli zrobić nic. Znaczy rozmowy jako takie, że jesteśmy zainteresowani rozbudową, oczywiście jakby taki sygnał przekazaliśmy, no bo tracimy też pieniądze ze względu na to, że stadion jest za mały. Problem jest jeden, a mianowicie koszty rozbudowy i to jest znaczący koszt dla miasta, bardzo znaczący. A druga sprawa, że ten stadion jest w takim miejscu, że ta rozbudowa nie będzie prosta. No, niestety, ale stadion jest w takim miejscu, że są bloki obok, parking jest dosyć mały. Niestety blisko są tory i tutaj jest olbrzymi problem. To jest jakby trochę zazdroszczę miejsca mimo wszystko naszemu największemu rywalowi w mieście, bo jego umiejscowienie, jego stadionu jest o wiele lepsze niż nasze. No ale trzeba korzystać z tego, co się ma. No a pewnie, że chciałbym, żeby stadion był większy. Myślę, że taki stadion jak ma Jagiellonia okolicy 30 tysięcy złotych, czy 30 tysięcy widzów, czy tak jak ma Legia, byłby dla nas optymalny. No, ja tak szczerze, no nikt się pewnie nie spodziewał takiego boom na Widzew i tego, że to się tak dobrze utrzyma, ale czy w ogóle jest brana pod uwagę ta ekonomiczna rozbudowa, czyli gdzieś tam dołożenie jakichś rzędów ewentualnych na górze bądź na dole, bo zawsze gdzieś tam te ewentualne 1,5 tysiąca. Nigdy do mnie nie trafił ten projekt, ja go nie widziałem, tak więc ciężko mi sobie wyobrazić. Bo gdzieś te projekty się pojawiały. A jeszcze jedna ważna rzecz jest, proszę pamiętać, że my mamy też za mało wejść na stadion. Będę to ciągle podkreślał i dokładanie kolejnych rzeczy do stadionu. Pierwsze co trzeba było zmienić, to przepustowość też bram. Bo ale chyba nie ma tutaj możliwości, prawda? Jakiejkolwiek poprawy. Jest, oczywiście, że jest. Tylko, że to są określone środki pieniężne, ale można powiedzieć, nie powiem, że przygotowaliśmy gotowy projekt w tym zakresie i przedstawiliśmy go miastu, ale przedstawiliśmy rozwiązania, które na przykład są przyjęte na stadionie ŁKS-u, no bo ŁKS ma więcej wejść i ma inaczej jest zrobione. No i, a co ma pan na myśli? Mógłby pan rozwinąć, jeśli chodzi o... Zwrócę prostą rzecz uwagę. No, my mamy na sektor gości 2 wejścia, ŁKS ma 4 wejścia. Mają bramy, mają te barierki z przodu, które pozwalają rozładować też ruch, u nas tego nie ma. Wejść na ich trybuny jest 2 razy więcej niż na naszym stadionie, tak więc no, to są proste rzeczy, które po prostu ktoś obliczył sensownie i zobaczył. Przy frekwencji ŁKS-u no jest, znowu nie chcę uderzać, bo nie o to mi chodzi, ale spełnia to swoje kryteria, a u nas, gdzie jest frekwencja o wiele większa, jest po prostu tych wejść za mało. Czyli stadion Widzewa jest takim królikiem doświadczalnym, jeśli chodzi o łódzkie realia? No, wydaje mi się, że tak, że on powstał bardzo szybko i pewne rzeczy zostały jakby nie przemyślane, ale z drugiej strony
mieliśmy też stadion piersi, no i on w dużej mierze pozwolił Widzewowi przetrwać, ale szczerze ja uważam, że wiele rzeczy, i proszę też nie odbierać tego, że na wszystkim się znam, ale zaprojektowałbym trochę inaczej, tak więc no, na stadion UKS-u no, ma całą strefę komercyjną, inną tą promenadę, to jest po prostu... Na stadion był tani, o tak, może taki, żeby szybko powstał, a ich stadion jest o wiele lepszy i te powierzchnie komercyjne są o wiele lepsze, no ale no co zrobić, jest po prostu... Ale nie mają takiej siły jak u nas, czyli w postaci kibiców. Oni mają takie atmosfery i powtarzam to jeszcze raz, bo zawsze wszyscy mówią, co jest największą atrakcją Widzewa, to wszyscy mówią, że manufaktura i tak dalej, to ja zawsze mówię, że największą atrakcją Łodzi jest Widzew. Panie prezesie, podrążmy te wejścia na stadion, przepraszam, że tak przerwę, bo pan mówi, że to jest do wykonania. Ja natomiast chciałem się dopytać, bo teraz nastąpiły zmiany, wiadomo, w Ekstraklasie są te barierki odgradzające trybunę A. Ja na przykład jestem karnetowiczem za 9 i koło mnie ludzie za 8, a 10, a 11. W tej chwili jest bardzo ciężkie i no, dosyć utrudnione dojście do naszych wejść, bo ludzie muszą iść albo ulicą, albo tym zieleńcem, gdzie są drzewka posadzone i trawnik. Tam się przeciskać przez szlaban, koło szlabanu. I czy z tym dałoby się coś zrobić? Nie wiem, wydzielić kawałek jakiegoś chodnika, to pewno też by się wiązało z rozmowami niestety z Makisem pewnie, tak? No, to myślę, że nie z Makisem nawet, ale tam z podmiotami jesteśmy na to otwarci, zdaję sobie sprawę, że te barierki, które postawiliśmy, też nie wszystkim odpowiadają, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że ten teren musi być wydzielony z różnych przyczyn. No tak został zbudowany stadion, no nie ma innej możliwości, a tutaj się z panem zgadzam. No. To jest trochę tak, jak miasto ma pretensje, że listy były publikowane. No publikowane były też dlatego, że pan widzi, co się przy bramach dzieje, tak? My po prostu uważa się, że to są jakieś życzenia, które Druszcz stworzył i teraz Druszcz będzie przestawiał, czy Michał Rydz też będzie przedstawiał. No po prostu chodzi też o bezpieczeństwo ludzi i tutaj zgadzam się w 100%, że to powinno być zmienione. Prezesie, ja zapytam jeszcze, czy na stadionie zostało coś dobrze zaprojektowane, przemyślanie względem tak, tego, oczywiście. Co mogłoby się wydarzyć w przyszłości w postaci tego, że jednak ta frekwencja będzie i nie będzie takiego efektu szyjki butelki? Nie, no nie przesadzajmy, jeżeli chodzi o dzień meczowy, to ten stadion jest oprócz tam wejść, kwestii wejść, parkingów, na przykład szkoda, że nie ma parkingu podziemnego jak na innych stadionach w Polsce, bo to nam by dużo spraw rozwiązało. Ale też nie, koszta, no, prawda? No dokładnie, no niestety, no to jest coś za coś, nie? Tak więc generalnie okej, no można powiedzieć, że nawet kwestia przygotowania drugiego piętra, no to jest, chociaż te nasze loże skyboxy też mogłyby być lepsze, ale też nie narzekajmy, inni mają gorzej, ja mówię tylko o pewnych wadach, które no jak na taki klub i na Widzew po prostu nie przemyślano. Czyli krótko mówiąc, po prostu gdyby nie tak doskonała frekwencja, nie mówilibyśmy dzisiaj o problemu z wejściem. No, myślę, że to znaczy ja powiem szczerze, że jako też trochę ekspert z imprez masowych, jak przyjechałem pierwszy raz na stadion Widzewa w 2018, tak? Były Mistrzostwa Świata? Tak. To pierwsze, co powiedziałem, macie za małą liczbę wejść na stadion. Teraz będzie 4 lata latem. Dokładnie, tak więc no jest dużo rzeczy do poprawy. Pewnie, że chciałbym, żeby to poprawić, ale zdaję sobie sprawę, że to nie będzie projekt prosty. No, nie wiem, czy przy tych władzach, czy przy tej grupie, która zarządza miastem, jesteśmy w stanie to wykonać, ale myślę, że kiedyś do prawdziwych rozmów trzeba by było usiąść. A proszę powiedzieć, czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na to? Widzę cię, Paweł, fajnie, że jesteś, zaraz wpuszczę cię na linię, zadam ostatnie pytanie w kwestii tutaj, że tak powiem, infrastruktury i tego, co się dzieje na stadionie. Czy istnieje szansa na poprawę sytuacji z lożą prezydencką przed nową rundą? Bo jest to też pewna sytuacja, która no, jest, że tak powiem, komiczna. No, mieliśmy ostatnio
11 listopada, który był uhonorowany na stadionie. Wiadomo, jak to wyglądało. Czy jest szansa na to, żeby to poprawić, dojść do jakiegoś porozumienia przed nową rundą? Ja, to znaczy, ja chciałbym bardzo, tylko prosta rzecz. My będziemy się tego trzymać jako klub, że chcemy takich warunków, jak ma ŁKS. Powtórzę jeszcze raz. ŁKS-u warunki są takie, a mianowicie mają lożę prezydencką, która jest do dyspozycji klubu i jedna loża jest dodatkowo dla miasta. I teraz tak, mimo tej całej historii i tak dalej, powtórzę jeszcze raz, może dla niektórych niedobrze, ale mam bardzo dobry kontakt z władzami ŁKS-u i po prostu ta loża, która jest dla miasta, jest po prostu pusta. No, ja jakby w sensie takim, że ŁKS może sobie nią zagospodarować. Czy to moja wina, że loże na ŁKS-ie się nie sprzedają? No nie moja wina. Druga sprawa, jaka jest, Makis zagwarantował sobie 12 miejsc dotyczących wykorzystania podczas meczu ich tak zwanego biura. W związku z czym u nas też ma loże. To, że ma 12 miejsc, no nie mamy innych możliwości, no po prostu stadion jest za mały. Więc sytuacja jest to sama. To nie jest prawda, że całkiem inna jest sytuacja na ŁKS-ie. Jedyna sytuacja jest inna taka, że miasto ma do dyspozycji swoją lożę, a tutaj ma 12 miejsc w loży Makisu, ponieważ biuro Makisu, które też służy podczas meczu za loże do przyjmowania gości, jest zarazem lożą i też biurem. I druga rzecz, jeżeli chodzi o biura Makisu na ŁKS-ie, to o ile mnie pamięć nie myli, to tam jest blisko Atlas Arena. W tej Atlas Arenie znajdują się biura Makisu. U nas niestety tak blisko do Atlas Areny nie jest. W związku z czym to też nie jest prawda, że Makis ma tylko i wyłącznie jedno pomieszczenie, bo ma tych pomieszczeń więcej i może się przenieść też w inne miejsce i też, które proponowaliśmy na stadionie. Tu chodzi o inny aspekt dotyczący loży prezydenckiej. Ja powtórzę jeszcze raz. My się nie ugniemy, chcemy tego samego traktowania, równego traktowania i loża prezydencka powinna być w rękach klubu, nie stowarzyszenia, jako współwłaściciela klubu, nie w rękach Avalonu czy właściciela Tomasza Stamirowskiego, tylko w rękach klubu, bo tak jest na normalnych zasadach i zasadach, które panują na innych stadionach. Czyli tak pokrótce mówiąc, bardzo chciałby pan, żeby to poszło w tym kierunku, aby Widzew jako klub i prezes tym zarządzał, aczkolwiek przesłanki ku temu są bardzo słabe i może się to potoczyć w każdą stronę, i w tą dobrą, i w tą złą, tak? Można to tak odebrać. Tak, ale no tak szczerze, co teraz załóżmy się dzieje w tym temacie? Jest loża pusta, nikt nie przychodzi, jest ona niewykorzystana. Ja powtórzę jeszcze raz, gdyby ŁKS miał inaczej, to ja też się do tego dostosuję. Tylko my mamy inaczej, jesteśmy poszkodowani. Powtórzę jeszcze raz, bo ponieważ była ta wymiana dyskusji, jeżeli chodzi o propozycje, nigdy nie dostałem propozycji na całą rundę, dostałem propozycję tylko i wyłącznie na mecz z Lechią Gdańsk, mimo twierdzeń pana radnego, nigdy takiej propozycji nie było i tyle. I my chcemy lożę prezydencką na zasadach, jakich przedstawiliśmy i już, no nie widzę tutaj naprawdę argumentacji merytorycznej drugiej ze strony, dlaczego ta loża ma być nieprzekazana. No proszę sobie wyobrazić sytuację, no organizuje pan wesele i ma pan załóżmy pięć pomieszczeń i nagle właściciel ośrodka mówi podczas pana wesela to jedno pomieszczenie będzie moje i ja się tam będę bawił niezależnie od tego, co pan powie. No to tak wygląda, prawda? No, to nie. Tym bardziej, panie prezesie, doskonale wiemy, że to jest sprawa absurdalna, bo każdy poważny klub jest właścicielem takiej loży. Taka loża jest w jego gestii. Czy kluby zachodnie, czy z naszej ekstraklasy. Natomiast pan mówi o równym traktowaniu. Wierzy pan w ogóle w wyrównanie tych kosztów, tego równego traktowania, bo tak lekko licząc, to tak naprawdę Widzew to powinien od miasta przynajmniej dostać rekompensatę w postaci, nie wiem, jakichś 150 milionów złotych, żeby to było w miarę równo. Ja nigdy nie lubię porównywać się do ŁKS-u, powtórzę jeszcze raz, dzięki takiej dobremu kontaktowi z zarządem ŁKS-u wiele rzeczy udało nam się załatwić wspólnie dla ŁKS-u i dla Widzewa, w sensie
wspólnie, bo zaraz kibice zaczną krzyczeć, że jakaś zgoda jest. W sensie prezesie, jest normalnie. Ale czy prezes wierzy w jakieś dobre intencje ze strony UKS-u tak naprawdę? Ja powiem tak, każdy gra jakby w swoją stronę i tak dalej, ale w momentach, kiedy były negocjowane, załóżmy, stawki stadionu dla nas i dla UKS-u, potrafiliśmy wspólnie się jakby porozumieć i powiedzieć sobie, dobra, jaką masz propozycję, a ty jaką masz propozycję, tak? I potrafiliśmy sobie tutaj biznesowo po prostu no, porozmawiać. Oczywiście każdy z nas by chciał. Ja chciałbym, żeby było lepiej dla Widzewa. Zawsze będę chciał, nawet nazwijmy to kosztem UKS-u, żeby Widzew miał więcej, ale nie popadajmy też w jakiejś skrajności i nigdy nie lubię się porównywać do UKS-u w tym sensie, że tam, załóżmy, wpompowano więcej pieniędzy. Oczywiście, że wpompowano więcej pieniędzy i oczywiście, że wpompowano więcej pieniędzy w stadion, tylko teraz, tak jak mówiłem, jeszcze jak były relacje z to całością miasta o wiele lepsze, że to polega trochę na tym, że my przyjdziemy z projektem i powiemy, sprawdzam. I jak przyjdę, chciałbym bardziej przyjść i powiedzieć do miasta, szanowne miasto, tutaj jest projekt, który Widzewowi pozwoli się rozwinąć, niezależnie ile ma UKS, proszę o wsparcie i na takiej zasadzie niż tam jakiegoś porównywania. Prezesie, ale nie ma pan wrażenia, że jednak tych różnic na korzyść UKS-u na wielu płaszczyznach jest trochę za dużo na przestrzeni tych wszystkich lat, bo jednak no, to nie jest kwestia tylko stadionu, to nie jest kwestia Łodzianki, to nie jest kwestia kontaktów z miastem, ale tak naprawdę na przestrzeni, nie wiem, załóżmy tych ostatnich 10-15 lat, to tych różnic na korzyść drugiej strony miasta w postaci UKS-u jest po prostu za dużo i to nie jest kwestia jednej sytuacji, że gdzieś tam coś się wydarzyło, że na zasadzie my dostaliśmy coś lepszego tutaj, oni dostali coś lepszego tam, my tutaj, oni tam i tak dalej, jak to bywa normalnie w życiu, prawda? A czy tych różnic po prostu nie jest za dużo, bo to się, ta niechęć i złość w postaci kibiców Widzewa do miasta trochę się napędza dzięki temu, że na każdej płaszczyźnie praktycznie jesteśmy klubem w perspektywie kibiców, tego jak my na to patrzymy, po prostu dużo gorzej traktowanym. Oczywiście ta inflacja i te ceny materiałów budowlanych, gdzie wielu kibiców tego nie rozumie, że te ceny naprawdę poszły do góry i gdzieś, kiedy stadion Widzewa wybudowany, kiedy UKS-u, te ceny były zupełnie inne i tak dalej, to się gdzieś tam może wyrównywać, ale na pewno nie do różnicy 150 milionów, ale no, w mojej ocenie jest tak dużo różnic na wielu płaszczyznach traktowania nas jako klub, że po prostu w mojej ocenie nie ma co się dziwić kibicom, że my na to patrzymy tak, a nie inaczej, bo jest po prostu tego przesyt. Ja zgadzam się z panem i jakby patrząc też na kwestię mojego filmu i na osoby, które były zaangażowane w ten film, uważam, że tych różnic jest wiele i nie są one przypadkowe, proszę mi wierzyć. I chciałbym bardzo, żeby dwa kluby były traktowane na tym samym poziomie i tak jak z panem, jak tak pan wyraził swoje zdanie, zgadzam się, że tak nie jest. Ale teraz znowu, zarzuca mi się bardzo często, prawda, że na przykład nie szanuję grupy widzewiaków, którzy są na przykład wokół miasta. To też jest dobre pytanie do tych, którzy właśnie znajdują się blisko pani prezydent, dlaczego tak jest? Dlaczego mimo tego, że jesteście blisko pani prezydent, jesteśmy w tym, a nie w innym miejscu? I jedna rzecz, nie da się, i to powtórzę jeszcze raz teraz i dam jasny przekaz, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. To w jaki sposób na przykład powstał film i brak reakcji kibiców Widzewa, którzy są gdzieś tam blisko tego środowiska, nazwijmy, które no właśnie jest decyzyjne w mieście. Czyli jest politycznego. No tak jest. Jest powodem do tego, że kibice się złoszczą. Nie da się po prostu uciec od sprawy i schować głowę w piach i powiedzieć, że nic się nie stało, bo się właśnie stało, bo ma się wspólne zdjęcia z osobami, które pracowały bezpośrednio przy produkcji tego filmu i nie da się po prostu, tak jak powiedziałem, zjeść ciastka i mieć ciastko, tylko właśnie przez to, że Widzew nie potrafi w jakikolwiek sposób przebić tej grupy interesów UKS-u w mieście,
no jesteśmy inaczej traktowani i zgadzam się z panem w 100%, że to nie jest problem tylko Mateusza Drużdża czy też Michała Rydza, tylko po prostu ten problem trwa od wielu lat. No bo to jest, prezesie, taka sytuacja troszkę jak z rodzeństwem, prawda? Czyli miasto jest takim rodzicem i my, załóżmy, na potrzeby nazwania tego, w jaki na sposób roboczy jesteśmy rodzeństwem, czyli jest Widzew, jest ŁKS i teraz rodzic, czyli miasto, traktuje któregoś z synów troszkę lepiej. Mimo niechęci kibiców, to jednak między klubami powinna być jakaś więź współpracy, ale dzięki temu, że jedna strona, czyli ten brat, jest w pewien sposób faworyzowany w dłuższej perspektywie, przez dłuższy czas, wychodzą, kolokwialnie mówiąc, kwasy, no bo tak to trzeba nazwać, i wtedy my jako kibice, jako to dziecko tego dziecka, czyli Widzewa, jesteśmy stroną, która atakuje rodzica po prostu, no krótko mówiąc, bo gdzieś w pewien sposób jesteśmy stroną poszkodowaną i dla wielu kibiców pewnie wydaje się to normalne, dla wielu nie, ale tak to trzeba nazwać. No jesteśmy w tym wypadku takim rodzeństwem, które jest dużo gorzej traktowane, a jak wiemy, raczej nie powinno tak być, bo no nie wyobraża pan sobie sytuacji, że traktuje pan lepiej jednego syna od drugiego, prawda? No tak to chyba powinno w zdrowej relacji wyglądać. Panie prezesie, może ja to uzupełnię, bo rozmawialiśmy wielokrotnie prywatnie i używaliśmy takiej przenośni właśnie o tych synach i o tym jednym bardziej operatywnym, który sobie potrafi sam zorganizować wszystko, sam się finansować, a drugi ten taki, no taki mniej zaradny, którego cały czas trzeba ciągnąć za rękę. I my jako tutaj widzewskie środowisko, to nie jest tak, że prezes Drużdż przyszedł do Widzewa i to się zadziało w jakiś magiczny sposób, bo ja jestem kibicem Widzewa od bardzo, bardzo długich lat, to mam wrażenie, że w tym mieście zawsze tak było, że my byliśmy właśnie ten bardziej operatywny, który, a wie pan jak to jest, ten sobie poradzi, ten Widzew to sobie poradzi, tak, a tam trzeba pomóc. No. Ja powiem jeszcze raz, zgadzam się z panami, i też jakby kończąc ten temat, żeby też dopuścić innych kibiców do głosu, bo trochę fajnie sobie zrobiliśmy pomiędzy sobą rozmowy merytoryczne, to chciałbym bardzo, żeby na przykład moja sprawa w sądzie była publiczna i też kibice ŁKS-u sobie odsłuchali też jakby to, w jaki sposób ten film powstał, tak więc to na pewno by wyjaśniło wiele spraw i kto wyrażał zgodę na powstanie tego filmu i tak dalej. Tak więc kończąc ten temat, dopuszczając innych kibiców, wiem, że tego równego traktowania nie mam i mam nadzieję, że będzie w przyszłości, ale wydaje mi się, że po prostu on wymaga jakby, ta kwestia wymaga systemowych zmian i przedstawicielstwa w mieście też osób, które będą potrafiły czasami powiedzieć, słuchajcie, polityka polityką, ale Widzewowi dzieje się krzywda i trzeba pomóc. A nie na zasadzie takiej dyskusji, że okej, coś postaramy się zrobić. Po prostu ŁKS do tego doprowadza, my do tego nie doprowadzamy. To ja, panie Mateuszu, już kończąc ten temat, tylko tak podsumuję, że w mojej ocenie nie ma co pan liczyć na dobre spojrzenie kibiców ŁKS-u, nawet jeśli ujawniliby proces i pokazali na papierze winnych, kto co jak zawinił, kto co zrobił dobrze bądź niedobrze. Myślę, że jakby spojrzenie kibiców ŁKS-u w stronę kibiców Widzewa czy samego klubu, nieważne jakie by nie było, zawsze jakie poczynania by nie były ze strony Widzewa, czy pan na papierze pokazałby, że tutaj pewne osoby w mieście Łodzi, w urzędzie, czy osoby współpracujące z obiema stronami, mam na myśli tutaj kluby, byłyby winne, to w ich ocenie raczej dużo się nie zmieni. Ważne, że ich klub jest nieposzkodowany i tak wydaje mi się, że nie ma co policzyć tutaj na współczucie. Trochę nie, to nie to, to chodzi, tylko zawsze jest podkreślany argument, że to Widzew to jest ten, który, prawda, najwięcej krzyczy, że to Widzew jest jakby problemem, a to nie do końca tak jest i pod tym względem to mówiłem, a ja litości czy innych rzeczy jakby od kibiców ŁKS-u nie potrzebuję i nie chcę nawet, bo kibice Widzewa są o wiele bardziej charakterni akurat niż w mojej ocenie kibice ŁKS-u i postawię tutaj kropkę i tyle.
No i na tym zakończmy. Myślę, że ten temat związany z miastem możemy sobie, tak jak pan powiedział, kropką zakończyć. Widzę, że jest Paweł. Paweł, przepraszam, że musiałeś tyle czekać, ale temat był mocno gorący, także zapraszam cię, dobry wieczór i słuchamy. Dobry wieczór wszystkim. Ja chciałem się zapytać jeszcze o ten stadion i frekwencję naszą. Wszystko, znaczy to jest związane właśnie z tym stadionem. Pan powiedział o tym, że ta mini rozbudowa jest taka w zasadzie na tym etapie bezsensowna, bo i mamy słabe wejścia, ale pan powiedział też o tym, że pójdzie może do urzędu miasta i przedstawi projekt. Ja się chciałem zapytać, kiedy klub złoży jakieś, nie wiem, zlecenie na sporządzenie takiego projektu rozbudowy stadionu? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie na temat frekwencji. Były podawane przez klub informacje na temat PESEL-i, które tam pierwszy raz wchodziły na stadion. Czy można jeszcze raz podać właśnie informacje dotyczące tutaj kibiców Widzewa, z jakich województw przyjeżdżają na mecze Widzewa, jakie, nie wiem, jakie roczniki, ile kobiet, ile dzieci, czy to jest tajemnica spółki, bo to jest dosyć, no wiadomo, że nasza frekwencja jest dosyć ciekawa na tle tutaj polskich klubów, więc można byłoby to też podzielić się z tym. I chciałem się dowiedzieć też, co zrobić, aby przy takim ograniczonych miejscach na stadionie zrobić dopływ nowych kibiców, bo w moim przypadku ja często dzielę się karnetem, ale niestety ja ten karnet ciągle daję tej samej grupie osób, jak nie jednemu, to drugiemu, no i niestety to są osoby już w wieku takim starszym i tego obawiam się, że napływu młodej krwi nie będzie w najbliższych latach, jeżeli nie rozbudujemy tego stadionu. I pan jeszcze, prezes, powiedział o tym, że tutaj są problemy, bo ten stadion, lokalizacja, wiadomo, bloki, mały parking, ale w takiej niedalekiej odległości jest inny stadion miejski i kibice Widzewa pokazują, że wchodzą na wszystkie stadiony w Polsce, jeżeli im się pozwoli i jeżdżą za swoją drużyną, więc jeżeli Widzew miałby grać na jakimś innym stadionie w roli gospodarza, to my możemy pokazać innym kibicom, że stadion nie jest do zapełnienia, że da radę zrobić. No, my przytrzymamy piwo po prostu. No. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, o ten projekt, ja popytam też w klubie, gdzie jest ten projekt na te 600 dodatkowych miejsc, bo on do mnie... Ale nie, panie prezesie, nie o 600, o rozbudowę stadionu, bo jeżeli będzie trzeba pójść rozmawiać z klubem, to pan musi przedstawić to na piśmie, ile tam jest zer, ile trzeba pieniędzy, a nie to, tak, że my chcemy rozbudować... Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o rozbudowę tego stadionu, nie zajmowaliśmy się tym, ponieważ powiem prostą rzecz, a mianowicie nie stać nas w chwili obecnej na to, aby zamknąć sektor przy budowie stadionu. Ten temat może mieć miejsce, jeżeli utrzymamy się w ekstraklasie i przybędą środki z Canal Plus większe, wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby trybunę ewentualnie zamknąć. W związku z czym mówię szczerze, myślę, że w przyszłym roku wstępnie się tym projektem zajmiemy. Zgadzam się z panem, że jest nam większy stadion potrzebny, ale też muszę patrzeć jakby trochę na aspekt finansowy. Jeżeli chodzi o przypływ tych nowych kibiców, no ciężko wypowiadać się, raczej przy takiej frekwencji oczywiście można podejmować dodatkowe akcje. Myślę, że klub je podjął wraz z kibicami czy stowarzyszeniem OSK. No, powstał sektor rodzinny. Mieliśmy jeszcze w pierwszej lidze, kiedy miejsc było więcej wolnych, te dwa mecze zawsze w sezonie, w którym zapraszaliśmy olbrzymią ilość dzieciaków. No, zgadzam się z panem, że generalnie widzimy, że na wszystkich stadionach w Polsce ten wiek zaczyna się zmieniać. Młodzi ludzie mają inne atrakcje niż chodzenie na mecze, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Trzeba po prostu działać, żeby też przychodzili na stadion Widzewa. A jeżeli chodzi o numery PESEL, no to my mamy numery PESEL, tylko imię, nazwisko i PESEL. Możemy po numerze PESEL jakby sprawdzać ilość wejść i ile się dobrze pamiętam, po numerze PESEL da się sprawdzić, czy jest mężczyzną, czy kobietą, a już miejsce zamieszkania to jest dodatkowa informacja, którą musimy za zgodą kibica wyciągać.
Z tego, co mi wiadomo, w tym roku, i to też jakby powracając trochę do poprzedniego tematu, bardzo wyrównało się jakby ta ilość osób na stadionie spoza Łodzi i z Łodzi. W chwili obecnej jest to zbliżone do 50 do 50. Paweł, czy tak, ja chcesz... Dziękuję, nie, dziękuję bardzo. Ja będę śledził, właśnie będę się tutaj przysłuchiwał, kiedy pan prezes powie, że klub złożył jakiś przetarg na modernizację stadionu, na projekty, to będzie super. My się jaraliśmy tym, nie wiem, 15 lat temu. Stadion powstał bardzo źle zaprojektowany. Ja chciałem powiedzieć, że stadion Korony Kielce chyba na 15 tysięcy już wtedy funkcjonował, już był w Polsce wybudowany, już kibice na niego chodzili, a w Łodzi powstał w większym mieście, w ogóle inny klub, inna historia, inny potencjał kibiców i powstał chyba na 4 tysiące więcej. To, no ale już nie wracajmy do tego. Jeszcze jedno pytanie. Komu pan kibicuje na Mistrzostwach Świata oprócz tutaj drużyny Czesława? No tak jak mówiłem, najbardziej Belgia i Anglia ze względu na zmiany, jakie wprowadzili w swoich związkach. A jeszcze co do tego, co pan mówi o wielkości stadionu, z tego co mi wiadomo, były wykonywane badania przed budową stadionu, gdzie wprost wskazano, że stadion dla Widzewa miał być gdzieś w okolicy 30 tysięcy osób, a stadion ŁKS-u powinien być mniejszy, ale to chyba schowano do szafy. Tak mi przekazano. Tak. No, coś tak. Takiego miało miejsce. Tak, były ekspertyzy i wychodziło tak z badania rynku, że dla nas około 30, dla kolegów tam z drugiej strony dla chyba 18 tysięcy, coś takiego. I ja się chciałem zapytać, czy Widzew będzie zlecał ekspertyzy przed ewentualnym projektem rozbudowy, żebyśmy też wiedzieli, tak, czy... Tak, no trzeba to też, znaczy ekspertyzy, no. Trzeba uzasadniać też po prostu prostą rzecz, no raczej prostą rzecz, no jest stadion za mały, no. Szanowni Państwo, na meczu z Legią mieliśmy ponad 1,5 tysiąca osób pod bramami, czyli te osoby nie weszły na stadion, a były w okolicy stadionu, ponieważ nie nabyły biletów, no to proszę zwrócić uwagę, że jaka jest desperacja też do tego, że 1,5 tysiąca osób było pod stadionem, ponieważ liczyło na to, że jakimś cudem wejdzie na stadion, tak więc no to liczby same za siebie mówią. A jeszcze mam jedno pytanie, bo pamiętam, że na początku sezonu były problemy i komentarze tak nieprzychylne na temat tego wejścia. Wiadomo, że mamy problem z tymi bramkami, ale czy coś się poprawiło? Bo wydaje mi się, że pod koniec już rundy nie słyszałem żadnych komentarzy i uszczypliwości na temat tego, że jest problem z wchodzeniem. Czy mnie nie było w rundzie jesiennej na meczu, więc ja się tylko pytam po prostu z daleka, jak to wyglądało. Czy klub to rozwiązał problem, czy po prostu kibice zmienili nawyki i zaczęli przychodzić wcześniej? Nie, no pierwsza rzecz, która na pewno, która zmieniła trochę sytuację, no to brak tych paszportów covidowych i to znacznie przyspieszyło wejście, ale też prowadziliśmy pewną systematykę też informacyjną przed meczem, staramy się tym ruchem dosyć płynnie zarządzać, kierować na inne też bramki wejścia, tak więc oczywiście to nie tylko zasługa klubu, tylko raczej też kibiców, którzy też jakby no, uwzględniają te informacje, dzięki temu w jakiś sposób no, udaje się to rozładować. Ode mnie to wszystko. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam cały Widzewski Rum. Dziękuję. Dziękujemy, Paweł. To ja pozwolę sobie pewną sprawę wyjaśnić, która właśnie ma miejsce na Twitterze. Mianowicie pojawiają się głosy, że nie dopuszczamy osób do głosu i kibice chcieliby usłyszeć tylko prezesa i chętnych do zadawania pytań. To ja tylko sobie to wyprostuję, że dopuszczamy do głosu wszystkich chętnych do zadawania pytań. Niestety kibice, którzy są na Red Roomie, nie widzą kolejki, która jest w danym momencie, jeśli chodzi o kibiców proszących o głos. Widzę to ja jako host i mogę zapewnić wszystkich, że nie ma takich osób, które właśnie czekają bądź czekały dłuższy czas na to, żeby zadać pytanie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, rozmawiamy my tutaj ze Sławkiem, z prezesem i gdybyśmy tych pytań prezesowi nie zadawali i nie byłoby jednocześnie kibiców chętnych do zadawania pytań prezesowi, to prawdopodobnie Red Room skończyłby się po 15 minutach, bo tych pytań by po prostu nie było, więc
chciałbym to naprostować, że rozmawiamy z prezesem, jeżeli chętnych do tego, aby prezesowi prywatnie zadać pytanie tutaj na Red Roomie nie ma, to prowadzimy my tą rozmowę i wydaje mi się, że ta rozmowa jest prowadzona na tyle dobrze, że jednak te 150 osób na żywo mamy i wydaje mi się, że panie Mateuszu, z większych zastrzeżeń do tego pan nie ma. No nie, ale jak ktoś chce tam głos, bo co prawda dzisiaj mleko dla Franka już mam, ale jakbyśmy mogli skończyć w 9:30 najpóźniej, to będzie tak, dobrze. Myślę, że panie Mateuszu, nie ma problemu, tylko tutaj akurat kiedy Paweł zadawał panu pytania, to pojawiły się głosy, że my nie dopuszczamy tutaj ludzi do głosu, co jest nieprawdą. Dopuszczamy wszystkich, każdy ma możliwość zadania pytania. Wydaje mi się, że prowadzimy na tyle dobrze tą rozmowę. Też mieliśmy oczywiście swoje pytania do pana. Jeżeli nie ma tylu chętnych, to znaczy, że wyczerpujemy każdy temat na tyle, ile możemy i ta formuła jest wolna dla każdego, każdy te pytanie może zadać, powtarzam to kolejny, chyba setny raz, a to, że tych kibiców nie ma aż tylu przy rozmowie z panem, widocznie mamy tak dobre pytania, na które pan tak wyczerpująco odpowiada, że niektórych pytań po prostu już nie ma co powtarzać, ale nie jest to prawdą, że nie dopuszczamy kibiców, każdy chętny jest dopuszczony i formuła jest taka, że rozmawiamy my z gościem, jak i kibice, którzy są chętni i mają konkretne pytania. Właśnie zgłosił się Tomasz, który jest bardzo często gościem na pokoju, także go od razu wpuszczam na linię i zapraszamy. Dobry wieczór, Tomek. Próba mikrofonu, widzę, że jesteś. Jestem, cześć, witam wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Ja takie pytanie około sportowe mam. Nie śledzę, przyznam, od początku rozmowy, nie wiem, czy były sportowe tematy poruszane. Mianowicie, przy ilu punktach uznajemy, że gramy o coś więcej niż utrzymanie w tym sezonie? Bo widziałem pana taką wypowiedź, że jesteśmy 10 punktów od po zakończeniu rundy, jesteśmy 10 punktów od utrzymania. Czy klub bierze pod uwagę, żeby w tym sezonie jednak chodzi o transfery, powiedzmy, czy jakiekolwiek ruchy okołosportowe, że będziemy grali o coś więcej niż utrzymanie w tym sezonie? Tak, dziękuję za pytanie. No oczywiście, nie wiem, 36 prawdopodobnie da utrzymanie, wyznaczyliśmy sobie 40, żeby spokojnie do tego dobić. Czy chcemy walczyć o inne cele? Tak, tylko chcemy to robić dosyć, że tak powiem, w ciszy, a mianowicie nie chcemy sobie wytwarzać dodatkowej presji, dlatego że robimy wynik ponad stan, nie oszukujmy się, robimy wynik ponad stan, dlatego że wydaje mi się, że w całym klubie i otoczenie, dzięki też kibicom, dzięki podejściu kibiców, no i doping kibiców nas niesie, i praca sztabu nas niesie, i praca pionu sportowego nas niesie. Fajnie to funkcjonuje. Ja mogę powiedzieć, że atmosfera w klubie, w szatni jest rewelacyjna i dobrze to wygląda. Ja nie chciałbym złożyć jakichkolwiek deklaracji, że wyznaczymy sobie, nie wiem, że będziemy w trójce. To jest jakieś marzenie, które oczywiście chcemy spełnić. Czy będziemy ryzykować? Nie, nie będziemy ryzykować w tym sensie, że tak jak powiedziałem, możemy podjąć pewne działania, które pozwolą już teraz, że utrzymamy się i na przykład myśleć już o troszkę większym, nazwijmy to, ryzyku finansowym, jeżeli chodzi o teraz czy o czerwiec, ale czy stracimy głowę i powiemy, ojej, jesteśmy tak blisko trzeciego miejsca, że teraz to już trzeba wszystko postawić na jedną kartę, to nie, takiego podejścia nie będzie. Nie chodzi mi absolutnie o takie podejście. Cieszę się, że pan prezes również to zauważa, bo no, bardzo słusznie, no, w klubie warunki do grania są świetne. W tej chwili nie ma presji żadnej ze strony kibiców. Czy my wygrywamy, czy przegrywamy, widzimy walkę, widzimy starania jakby drużyny i to też na pewno drużynę niesie. Natomiast nie chodzi mi też o jakieś tam szaleństwa na rynku transferowym, tylko no, proste pytanie, czy bierzemy pod uwagę, że spróbujemy jednak grać o coś więcej,
czy jednak stawiamy na spokojne utrzymanie i zobaczymy, co to będzie. Chcemy się spokojnie utrzymać, a oczywiście chcemy więcej, bo jesteśmy ludźmi ambitnymi i przewidujemy, że możemy w tym sezonie osiągnąć coś więcej. Ja jestem dosyć mocnym przeciwnikiem takiego pompowania balonika na zasadzie takiej, że jesteśmy wielkim Widzewem, mamy olbrzymią historię i oczywiście musimy być z tego dumni i tak dalej, ale ten klub dopiero się rozwija, ten klub dopiero jakby musi mieć mocne podstawy do tego, żeby w przyszłości można było trochę poszaleć, nazwijmy to tak. A czy przewidujemy, że będziemy grać o coś więcej? Tak, przewidujemy. Nie będziemy tutaj jakiejś takiej sztucznej pokory, że tak powiem, przedstawiać, ale odetchniemy dopiero porządnie, kiedy zdobędziemy te 40 punktów. Jasne, jasne. No, dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Nie mam kolejnego pytania. Wesołych świąt, panie prezesie, wesołych świąt dla wszystkich, bo pewnie nie będzie okazji się usłyszeć. Dziękujemy, Tomek. Dziękuję. Widzę, że kolejną osobą, chyba nową tutaj na Widzę w Red Room, ale może się mylę, jest Arek. Dobry wieczór, proszę o odmutowanie mikrofonu i słuchamy. Dobry wieczór, cieszę się, że mogę być przy głosie. Dobry wieczór, panie prezesie. Nową, jeżeli chodzi o mówcę, natomiast słucham was bardzo wnikliwie zawsze. Jestem też starym kibicem 23 LO, 20 parę lat temu, czyli naprzeciwko stadionu Widzewa, te czasy pamiętam. Ja mam takie pytanie stricte sportowe. Chodzi mi o tak, wprowadzanie, dawanie szansy młodzieży. Mam tu na myśli naszego Dębińskiego, który się w zimę fajnie pokazywał w sparingach, a także jak to wygląda sytuacja związana z tą aklimatyzacją, z procesem adaptacji do drużyny naszego Albańczyka Szechu. Jak to wygląda, panie prezesie? Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam. Dziękuję, bo pytania są ciężkie. Adamowi jakby się przyglądam też w drużynie rezerw, bo końcówkę grał w drużynie rezerw. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o wejście młodzieży także z drugiej drużyny, czy to, nie wiem, Kępskiego, przyglądam się Ignacemu, przyglądam się Cybulowi, przyglądam się Zawadzkiemu, przygląda się też pion sportowy, ale wiem, że jeszcze mimo przeolbrzymiej pracy sztabu drugiej drużyny i też pierwszego, no coś jeszcze nam nie wychodzi do tego, żeby ci chłopcy mogli spokojnie wejść do pierwszej drużyny. I to jest nasz priorytet, jakby robiąc sobie w zeszłym tygodniu podsumowanie sezonu, powiedzieliśmy, że to jest nasza największa bolączka i tutaj musimy znaleźć jakieś rozwiązania do tego, żeby tych chłopców też lepiej przygotowywać, dlatego ten awans do trzeciej ligi jest tak ważny, bo w drugiej drużynie świetny trener Czubak, który wraz ze świetnym sztabem naprawdę wykonują przeolbrzymią pracę nad tymi młodymi i są zawodnicy starsi, którzy też im pomagają. I to musi zaprocentować. Wiem, że to jest pewien czas, ale to jest mój cel, żeby też to poprawić, jeżeli chodzi o Szechu. Uważam, że to jest świetny zawodnik, bardzo dobry zawodnik. Czy aklimatyzacja tutaj przebiega źle? Nie do końca bym to nazywał procesem aklimatyzacji, po prostu Marek jest w świetnej formie, ale czy uważam, że Szechu nie spełnia oczekiwań na treningach czy sparingach? Uważam go za bardzo dobrego zawodnika, tylko finalnie nie gra. Nie tego oczekiwaliśmy. Oczywiście była tam kontuzja i był pewien problem, ale mam nadzieję, że wykorzystamy jego umiejętności i będzie zawodnikiem też pierwszego zespołu, bo uważam, że te umiejętności ma. Halo, Arek, jesteś? Arek. Tak, jestem, już podziękowałem za głos, dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie zdążyłeś odmutować mikrofonu, przepraszam. Panie prezesie, mam pytanie tutaj od kibica Robert M. pyta, zacytuję
Czy możecie spytać, czy jest opcja, że puszczą Rawasa i Sancheza w tym okienku i jeśli tak, to czy wtedy będzie więcej wzmocnień niż 3? No, ja od razu też jakby wytłumaczę, jeżeli chodzi o Rawasa i Sancheza, nie ma oficjalnych ofert, są dwie oficjalne oferty do klubu, pracy w innych zespołach, w innych klubach i nie dotyczy to zawodników ani sztabu pierwszego zespołu. I to taka ciekawostka, są dwie oferty na stole dla osób, które jakby nie są zawodnikami i też sztabem pierwszej drużyny i tu postawię jakby kropkę, żeby też uspokoić, że nie ma ofert dla trenera Niedźwiedzia. Jeżeli będą racjonalne oferty dla Sancheza czy Rawasa, każdą będziemy analizować, ale ja chciałbym, żeby ci zawodnicy zostali, ale finansowo, jeżeli będzie oferta, którą no, będziemy zadowoleni i będzie ona spełniać nasze kryteria, które są dosyć wymagające, to wtedy możemy usiąść do rozmów. Na chwilę obecną takich oficjalnych ofert nie ma, są jakieś zapytania, ale powiem tak, no, musiałaby być to bardzo dobra oferta na stole, żeby ci zawodnicy nie byli z nami w przyszłej rundzie. Odpowiedziałem, czy nie? Tak. Chyba wyczerpująco, panie prezesie. No. To ja zapytam, prezesie, to ja zapytam o ten mecz z Zagłębiem Lubin. I co się wydarzyło w pana głowie po tym spotkaniu? Co się wydarzyło w ogóle podczas tego spotkania? Jak pan do tego podchodził? No bo wszyscy wiemy, że było to spotkanie, no można to chyba powiedzieć, w pewien sposób wyjątkowe dla pana, tak? Więc ja jestem ciekaw, jak pan to spotkanie przeżył przed meczem i co się wydarzyło w pana głowie po meczu, czy były telefony z Lubina, krzywe spojrzenia i tak dalej. No dziękuję za pytanie. No, powiem szczerze, trochę taki byłem chojrak przed tym meczem. To znaczy, to jest tak, jak padały te gole dla nas, to oczywiście nie manifestowałem swojej radości, w głębi serca to nie była taka radość, że wow, teraz jest super wszystko. Taki mój stan bym określił, że fajnie, cieszę się, że widzę wygrał, ale no szkoda, że z Zagłębiem, no ale tak się potoczyło moje życie i dzisiaj jakby pracuję w Widzewie. Był to mecz dla mnie ciężki i będzie też ciężki w Lubinie, bo tak jakby sobie uświadomiłem dopiero podczas meczu, jak to wszystko się potoczyło, czy kibice byli na mnie, jeśli no, część z Lubina była, ja byłem po meczu przy sektorze gości, poszedłem też do znajomych, bardzo jakby bolało mnie to, że były wyzwiska pomiędzy jednymi a drugimi, myślałem, że unikniemy tej sytuacji, w związku z czym jakby podsumowując ten cały mecz, dla mnie jak najmniej takich meczów, a że wygraliśmy, to się cieszę, ponieważ też nikomu nic nie muszę udowadniać, ale w Lubinie mnie pożegnano w dosyć specyficzny sposób i tak mogłem powiedzieć, no tak, no i widzicie, no i wyszło jak wyszło. Tak? A bał się pan tego meczu, tak piłkarsko czysto? Nie, dlatego, że przyznam szczerze to, co mówiłem też w wywiadzie, znaliśmy skład Zagłębia od ponad tygodnia, wiedziałem o wszystkich problemach Zagłębia, jakie były, z trenerem analizowaliśmy i to był jedyny mecz, gdzie jakby ze sztabem dzieliłem się swoją wiedzą na temat zawodników, jak się zachowują, co trzeba robić, więc byłem takim małym zdrajcą, że tak powiem. Ale czy się obawiałem? Mówię bardziej takie mentalnie, jak się zaczęły wyzwiska i tak dalej pomiędzy kibicami, to sobie tak powiedziałem, że no, niech się ten mecz kończy zwycięstwem Widzewa i idźmy do domu. No dobrze, mamy tutaj, Sławek, poczekaj sekundkę, bo mamy, widzę, że chciałeś pewnie zapytać, ja ale mamy tutaj... Od kibica mam, od Piotra. Tutaj kibic Piotrek się dopytuje, panie prezesie, tą sprawę, którą pan poruszył z tym agentem, który domagał się premii za awans do Ekstraklasy,
to kibic się dopytuje, czy to chodziło o Grudniewskiego i czy dyrektor Wichniarek już tą sprawę rozwiązał. Nie powiem, o kogo chodziło, to chodziło o zawodnika, który nie był już w klubie od pewnego czasu, więc o Michała Grudniewskiego nie chodziło. Widziałem się z tym agentem ja i Tomasz Wichniarek w zeszłym tygodniu. Powiedzieliśmy, że nie chcemy z tego tytułu robić, że tak powiem, sobie problemów, chcemy współpracować, ale mamy jako klub wątpliwości prawne co do takiej prowizji. Agent to zrozumiał. No i będzie to rozstrzygał piłkarski sąd polubowny, czy ta prowizja się należy, czy też nie. No dobrze. Sławek, wyjaśnione, rozumiem. Możemy wpuszczać kolejną osobę tutaj do zabrania głosu. Prezes dał tutaj limit czasowy do wpółdo, także mamy 26 minut, trzeba szybko przyspieszyć. Martin 1910, widzę, że jesteś. Martino, przepraszam. Zapraszam do zabrania głosu i zadania pytania prezesowi. Dobry wieczór, prezesie. Słychać mnie? Tak, tak. Mam takie pytanie, czy z perspektywy rundy jesiennej w wykonaniu Widzewa i właśnie w Zagłębia Lubin, dalej by widział pan w naszej drużynie Filipa Starzyńskiego? Dobre pytanie, dziękuję za nie, bo to też dużo... Może być dyskusji. Pomidor. Nie, ja staram się być prostym człowiekiem i na wszystko odpowiadać. Gdyby pan mnie spytał w czerwcu, to bym powiedział tak, widzę miejsce. Teraz powiem tak, gdyby Filip powrócił do swojej starej formy, to bym dla niego miejsce widział w Widzewie, ale nie wiem, czy jest w stanie powrócić do starej formy. Tak myślałem, że to będzie wyglądało, że jak Filip nie odejdzie z Zagłębia Lubin, to nie dostanie tego nowego impulsu. A proszę mi wierzyć i tutaj ja, broń Panie Boże, nie ingeruję, bo to będzie decyzja trenera, dyrektora sportowego na temat transferów, ale to jest jeden z najlepszych zawodników, jakich widziałem na żywo w swoim życiu, ale na pewno w tej chwili obecnej, w której jest Filip w formie, nie wiem, czy byłby znaczącym wzmocnieniem Widzewa Łódź. No ja 100% się zgadzam z Pana tutaj perspektywą na tą sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Widzę, że Damian, też chyba nowa osoba tutaj na pokoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do prezesa odnośnie polityki transferowej. W sensie załóżmy, że jest oferta za jakiegoś piłkarza, tam już nie wchodząc tam o kogo chodzi, tak przykładowo i są takie same pieniądze na stole, które satysfakcjonują klub z klubu innego klubu ekstraklasy i z zagranicy. Czy to jest jakaś różnica, że powiedzmy, jeżeli już się mamy osłabiać, to nie wzmacniajmy rywali, czy raczej tak na to prezes nie patrzy, tak subiektywnie? Nie, oczywiście i dziękuję, bo fajne pytanie też. Oczywiście, że jak mam do wyboru zagranicę, a wzmacniać przeciwnika, to wybieram zagranicę. Okej, to mogę mieć jeszcze jedno szybkie pytanie odnośnie rezerw? Pewnie, jak najbardziej. To cel na ten sezon został postawiony, żeby drużyna awansowała do trzeciej ligi, no z celów wiadomych. No i co? W trzeciej lidze w zasadzie dużo drużyn rezerw się tak jakby gra. Natomiast są też dwie drużyny rezerw w drugiej lidze, Śląska, Wrocław i Lecha, Poznań. I domyślam się, że to jeżeli na przykład załóżmy, że nasze rezerwy awansują, to nie będzie postawiony cel, żeby awansowały dalej krótkoterminowo na następny sezon, czy tam powiedzmy na 2-3 do przodu, ale czy powiedzmy, jeżeli pierwsza drużyna ustabilizuje sytuację w ekstraklasie, rezerwy ustabilizują się w trzeciej lidze, to będzie z czasem parcie, będzie z czasem powiedzmy taki wymóg, żeby te rezerwy też awansowały na trzeci szczebel rozgrywkowy? To znaczy idealnie myślę, że dla każdej akademii w Polsce jest właśnie ten drugi szczebel, raczej druga liga. Na pewno tego zadania nie postawimy, nawet jak awansujemy w tym roku. Chociaż powtórzę tutaj, czeka nas bardzo ciężka walka z GKS-em Bełchatów. GKS Bełchatów naprawdę jest bardzo mocną drużyną. Płacą też przeolbrzymie pieniądze, jeżeli chodzi o taki poziom rozgrywkowy. Najsłabszy mecz zagrali z nami, to dzięki też naszej grze, nie oszukujmy się.
Ale patrz, naprawdę, tyle nerwów, ile mnie rezerwy w tym roku kosztowały, bo były te wyniki na styk i człowiek patrzył tylko na mecze Bełchatowa i tak będzie pewnie w przyszłej rundzie, więc trzeba za drugą drużynę trzymać kciuki, bo czeka nas wyjazd do Polonii Piotrków Trybunalski, czeka nas wyjazd do Radomska. Bełchatów co prawda przyjeżdża do nas, ale wiadomo, dla nich to będzie mecz sezonu. No ale może w jakiejś perspektywie pięcioletniej taki awans to byłby dobrym rozwiązaniem, ale no nie będzie drugiej ligi bez budowy ośrodka. No tego nie osiągniemy. Jasne, rozumiem. Ja tylko tak w ramach odrobiny prywaty, kiedy tam rozmawiałem ze znajomymi, to wszyscy kupowali rezerwy Widzewa do awansu. Ja jednak też uważam, że GKS Bełchatów jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Dobra, to ja dziękuję i nie. Dziękujemy, Damian. Panie prezesie, mam tutaj pytania od kibica Dekra G. Pyta, cytuję jeden do jednego, co z przepisem o młodzieżowcu w nowym sezonie i co robimy z tą pozycją w naszym klubie? Czy wzmacniamy w zimie nowym sezonie i przepłacamy, czy czekamy na likwidację przepisu i wzmacniamy się zawodnikami w wieku młodzieżowca? Nie, ja jakbym do tego, znaczy nie wiem, czy ten przepis będzie zlikwidowany, czy też nie, ale ja ze sztabem wielokrotnie też rozmawiałem, że są dwie drogi. Jedna to jest droga, kiedy się buduje sukces, który zazwyczaj w piłce nożnej jest krótkotrwały, trwa on może 6 miesięcy i Piast Gliwice jest tego najlepszym przykładem, że robi mistrzostwo, potem walczy o utrzymanie, bo nie ma też solidnych podstaw w bazie treningowej, nie ma solidnych podstaw, jeżeli chodzi o młodzieżowców. Czy będzie przepis o młodzieżowcu, czy też nie? Ja chciałbym, dopóki ja jestem w Widzewie, żeby młodzieżowiec grał i żebyśmy mieli możliwość sprzedaży zawodników młodych i klub mógł na tym zarabiać, niezależnie czy ten przepis jest, czy też nie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w Widzewie zawsze będzie ciśnienie na wynik. Zdaję sobie sprawę, że przyszły rok będzie o wiele trudniejszy, dlatego że w tym, jeżeli wszystko potoczy się dobrze i zdobędziemy wysokie miejsce, to te oczekiwania w przyszłym roku będą o wiele większe, ale nie szukamy młodzieżowca. Ja mimo wszystko będę bronił tych młodzieżowców, którzy w chwili obecnej są w klubie. Uważam, że da się z nich wyciągnąć o wiele więcej. To jest nasza praca, która powinna być systemowo podjęta. I tak jak powiedziałem, niezależnie czy ten przepis będzie, czy też nie, ja chciałbym, żeby w określonym zakresie klub stawiał na młodych. Panie prezesie, jeszcze dwa krótkie pytania od tego samego kibica. Ile większe wpływy z Canal Plus prognozuje pan prezes w drugim sezonie w Ekstraklasie i jakie obszary w klubie poza pierwszą drużyną chciałby pan wzmocnić? Jakie stanowiska, ewentualnie etaty? I na koniec kibic pana pozdrawia serdecznie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o pieniądze z Canal Plus, no to z wyniku historycznego powinien nam dojść około 1 000 000 zł. Zobaczymy, jak będzie z nową umową z Canal Plus. Więc te środki powinny być większe. Jakie obszary chciałbym wzmocnić? Na pewno chciałbym, to znaczy księgowość zaczyna i kontroling już funkcjonować dobrze. To był obszar, który wymagał największego wzmocnienia. Robimy już analitykę miesięczną, czyli nareszcie od ponad 2 miesięcy trafia do mnie wynik finansowy i mniej więcej jestem w stanie kontrolować, jaki będzie wynik na koniec roku. Tak więc to mnie niezwykle cieszy, że już mogę powiedzieć, że kontrolujemy wydatkowanie w klubie. Myślę, że sztab trenerski, żeby się też rozwijał, to był w przyszłym sezonie też chciałbym wzmocnić też pion sportowy, na przykład człowiekiem od organizacji, wzmocnić sklep kompetencjami, czyli zarządzanie sklepem. No i to są te obszary, które widzę, że by potrzebowały solidnego wzmocnienia. Tak jak mówiłem wcześniej, generalnie zatrudnienie na tym obszarze już takim, jakim sobie zakładaliśmy na początku, jest już zrealizowane. Zizu, rozumiem, że te pytania, więcej pytań od Dekry chyba nie ma, tak? Jeżeli się nie mylę, bo ja zaraz się wpuścimy na linię. Ja tutaj mam pytanie też od chodzi o, bo wczoraj pojawiła się plotka na temat Christiana Clemensa z Lechii Gdańsk. Czy taki temat istnieje, czy jest to plotka?
Bzdura, nie ma żadnego tematu, nie wiem dlaczego się ten temat pojawił, tak więc uczulam kibiców, że teraz dużo nazwisk może się pojawić. Ja powiem jedną rzecz, te nazwiska, z którymi, które my rozmawiamy, to rozmawiamy od ponad półtora miesiąca, tak więc uczulałbym na takie wystrzały. Cieszy, powtórzę jeszcze raz mnie to, że te nazwiska nie wyszły i to nie są te rozmowy, już się toczą, tak jak powiedziałem, praktycznie od półtora miesiąca. To ja, prezesie, jeszcze dopytam o ten Kanał Plus, bo tak sobie teraz w międzyczasie, kiedy było to pytanie o pieniążki na przyszły sezon ewentualny, to spojrzałem sobie w tabelkę z wyniku sportowego, który pokazuje jasno, że ta czwarta pozycja, między czwartą a piątą pozycją jest bardzo duża dysproporcja, jeśli chodzi o wynik sportowy i oczywiście, co za tym idzie, też finanse. Mianowicie za poprzedni sezon, jeżeli się nie mylę, przepraszam za, no tak, tutaj jest poprzedni sezon, jest to dysproporcja w kwocie prawie 4 milionów złotych, czyli tak naprawdę mimo tego, że gdzieś tam mamy swoje założenie w postaci utrzymania, to jednak gdyby te wyniki sportowe były do powtórzenia i mam nadzieję, że takie będą, aczkolwiek nie naciskam i nie tworzę tutaj sztucznego ciśnienia, ale jednak też jest o co grać, prawda, bo jednak to te 4 miliony po ulicy nie chodzą. Dokładnie, dlatego na przykład jeżeli za Jordiego będzie oferta, która na przykład będzie tak niska, że ja powiem, że mogę więcej zarobić, kiedy on zostanie w klubie i zdobędę więcej za określone miejsce, to Jordi Sanchez zostanie. Tak więc uspokajam jakby kibiców, że finanse finansami, sytuacja klubu, jeżeli chodzi o finanse, też dzięki zwalnianiu miejsc, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy, jest stabilna i nic nas jakby nie męczy, w sensie nie mamy jakiejś potrzeby sprzedaży, ale to jest biznes i zgadzam się tutaj z panem, że generalnie trzeba walczyć o każde miejsce, czy to jest siódme, czy to jest ósme, czy to jest dziewiąte, wszystko w górę, bo to są określone pieniądze. No bo tak jak sobie patrzę na tą tabelę, to naprawdę trzeba powiedzieć, że za pierwsze miejsce jest 17 milionów, za drugie 14 z kawałkiem, za trzecie prawie 11, za czwarte 7,5 i na piątym miejscu już są kolejne miejsca, które dają 3700, 3,5, 3300, 3200 i tak dalej, czyli to czwarte miejsce jest naprawdę, że tak powiem, tą taką półkę dużo wyżej i tak. warto by o to walczyć, tym bardziej, że chyba w tym roku te kwoty są chyba wyższe, tak, jeżeli się nie mylę. Tak, one częściowo są wyższe, ale no pewnie, że trzeba walczyć o to. Ja to pamiętam jeszcze jak w Lubinie graliśmy z Partizanem i Todorowski, mieliśmy karne z Partizanem te sławne i Todorowski nie strzelił karnego i ludzie mówili, o kurczę, jak szkoda. Ja mówię, Boże, moje 4 miliony na tym, tak więc no niestety, tak to się liczy teraz i no i jakbyśmy nie przeszli do kolejnej rundy, to byśmy nie kupili Starzyńskiego, tak więc każde miejsce jest ważne i każde, czy to będzie piąte, czy czwarte, czy ten jeden karny o czwarte miejsce może nas bardzo dużo kosztować. No jak najbardziej, to jest milion euro na ten moment z tego, co pokazuje ta tabelka, także bardzo dużo pieniążków, które na przyszłość mogłyby pomóc chociażby w jakiejś cegiełce w postaci dofinansowania jako tego własnych środków do środka, chociażby poza Łodzią, także myślę, że tu każda lokata, czym wyższa, tym lepsza i nie ma co rozmieniać się na drobne, trzeba walczyć o jak najwyższą lokatę na koniec sezonu. Widzę, że jest Bojan, także Bojan, dobry wieczór, pewnie wpadłeś troszkę późno, ale na pewno masz coś ciekawego do powiedzenia, dobry tak, wieczór. Wpadłem na chwilę, bo w pracy jestem, także nie słuchałem od początku i nie wiem, czy było już zadawane pytanie, czy może prezes odpowiadał. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim, dobry wieczór prezesie. Chciałem zapytać o artykuł, który się ukazał wczoraj pana Derdzikowskiego odnośnie tego całego złożenia tego pisma o tę łodziankę i dodatkowego boiska przy stadionie. Jak by to miało wyglądać, to boisko przy stadionie? Czy może pan coś zdradzić? Czy miałoby być na tej górce, czy coś takiego? Nie wiem, czy było tak, że tylko to chciałem. No, to znaczy nie wiem, niech pan Patryk zadecyduje. Było to pytanie, odsłuchasz sobie, prezes, nie chce się... Tak, było to pytanie na początku. No, było, ale no, generalnie nie chcę za dużo o tym mówić, ale zachęcam, żeby odsłuchać, bo tam dosyć szczegółowo o tym mówiłem.
To ja tutaj prezesie wspomnę wiadomość od kibica, który jedzie pociągiem i zadać pytania nie może, natomiast tak jeden do jednego przeczytam. Czekam na zamówienie w sklepie, ludzie w sklepie nie mieli problemy z odpowiadaniem na wiadomości mailowe, asortyment się polepszył, są alkohole, fotele, ale ta obsługa jest dramatyczna. Co pan na to? Na pewno Twitter nie jest miejscem, żebym rozliczał pracowników z obsługi i tak dalej, ale powiem tak, przyjmuję i z Michałem się tym zajmiemy. Super. Mamy ostatnie 12 minut. Jeżeli ktoś chciałby z kibiców tutaj zadać chętnych jakiekolwiek pytanie, to takie trzy ostatnie pytania od kibiców. Prezesie, to taka piłkarska największa porażka tej rundy w pana ocenie, która jakby troszkę ostudziła, no można pewnie tutaj dwa mecze wymienić, Radomiak i Górnik, ale pewnie ma pan swojego takiego faworyta, którego pan wymieni w pana ocenie spotkanie, które bardzo pana zawiodło, ale jednocześnie też jakby reakcja drużyny pana podbudowała. Znaczy ja powiem szczerze i też może kontrowersyjną rzecz, a mianowicie na pewno nie mecz z Górnikiem, dlatego że to już tak był pompowany balonik, że ta porażka przyszła w dosyć dobrym momencie, może nie w taki sposób, ale no, dobrze jest czasami zejść na ziemię i to był dobry moment, żeby zejść na ziemię. Bolała mnie jakby mecz z Lechią Gdańsk, bo byliśmy zespołem lepszym, no z Radomiakiem oczywiście też mecz, który, no ale on generalnie się, no takie mecze się czasami zdarzają. Ja tak zastanawiałem się właśnie ostatnio nad takim meczem, który przegraliśmy i w którym byliśmy wyraźnie słabsi, no to tak naprawdę ciężko mi taki mecz znaleźć. Uważam, że mecz z Górnikiem, no pierwsza połowa bardzo słaba, ale wydaje mi się, że w Mielcu było gorzej, a mimo to wygraliśmy. I to jest dosyć fajny takie, wydaje mi się, prognostyk, że my chyba nie przegraliśmy żadnego meczu, w którym byśmy powiedzieli, że byliśmy zespołem o wiele, wiele słabszym. Tak mi się wydaje. No, ja bym taki mecz, może nie, ja najbardziej chyba większość kibiców żałujemy tej Legii. To nam siedzi w głowie. A nie, to oczywiście, tylko z Legią ja też. I powiem tak, derby z ŁKS-em już wygraliśmy, u siebie już mecze też są wygrane, została jeszcze Legia do rozliczenia, chociaż wygraliśmy. A na wyjeździe to wie pan, że zrobi pan dzień kibicom na parę lat. No ja chciałbym bardzo i mam taką też potrzebę wewnętrzną, żeby w Warszawie wygrać i trochę tam podkręcimy przed meczem piłkarzy i tak dalej i zdaję sobie sprawę, jak ten mecz jest ważny, ale myślę, że gdyby nie ten milimetr spalonego podczas tego meczu, to uważam, żebyśmy przynajmniej remis z tego meczu wynieśli. Ale w pana ocenie skrzywdzili nas podczas tego spotkania, bo wielu kibiców uważa, że tak. A ja uważam, że głupi przepis o piłce, o tym, o ręce. Ja już się gubię, kiedy jest ręka, kiedy nie. No ja też. Ale powiem. Tym bardziej, że panie prezesie, tam były dwie bliźniacze sytuacje. Takie. Jedną raz odgwizdano rękę, a przy bramce dla Legii nie odgwizdano. Ja powiem bardzo kontrowersyjną rzecz i kibice powiedzą, że może część nawet wyjdzie. Ja nigdy jakby się nie zastanawiam nad pracą sędziów, na przykład jeżeli chodzi o Kielce. Dlaczego? Bo gdybyśmy wykorzystali to, co mieliśmy w Kielcach, to nikt by się tymi sędziami nie przejmował. Ja wychodzę trochę z takiego założenia, że gdybyś strzelił to, co miałeś tam strzelić, to wtedy byś się nie martwił. Ale zgadzam się z tym, że na przykład jeżeli Martin faulował, to im tym bardziej należał nam się karnym w Białymstoku, prawda? Bo no jak najbardziej. No dokładnie, więc czasami się w tym wszystkim gubię, ale bardziej bym chciał, żebyśmy oceniali swoją pracę, a w Kielcach do przerwy już przynajmniej mogło być 2-0 i wtedy byśmy się nie martwili, co sędzia robi. Ale wie pan, że takie spotkania wygrane w 92 minucie to chyba najlepiej smakują i nie ma lepszego momentu na wygranie. Jeszcze na takim terenie z takim przeciwnikiem, który gdzieś tam często nam wbija te szpileczki, co na pewno pan doświadczył w meczu z Koroną, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i wydaje mi się, że to też takie zwycięstwo dosyć ważne po takich utarczkach twitterowych między oba klubami. Chłopaki, widzę, że tutaj jeszcze mamy dwa pytania. Jest Damian, który był pierwszy, także dobry wieczór, chyba też
nowy kolega tutaj na Twitterze. Tak jest, dobry wieczór prezesie. Ja mam pytanie, czy klub zatrudnia SLO, czyli koordynatora do spraw współpracy między klubem a kibicami? Tak, taka osoba jest zatrudniona w klubie. Okej, dziękuję. Proszę. Dziękujemy. Tomasz, i tak samo jest jeszcze osoba SLO od osób niepełnosprawnych, tak więc to są dwie, bo może pytanie było też o taką osobę. A jeszcze jedną rzecz powiem o Kielcach. To była moja szósta wizyta w Kielcach i szósta wygrana. Tak więc jak Zabrzu cztery razy byłem na stadionie, cztery razy przegrana i ani razu gola nie strzeliłem w Zabrzu i mówię, to jest jakiś fatum. A Podolski tam zrobił robotę, panie prezesie. Tak, ja mówię, nie, no to jest, ale z drugiej strony mam Kielce, szósty raz i szósty raz zwycięstwo. Sławek, zaraz zadasz to pytanie od kibica, wpuścimy jeszcze Tomka i zamkniemy sobie linię na ostatnie 5 minut. Także Tomasz, pytanko do prezesa i będziemy powoli kończyć. To ja tak trochę przekornie, bo wszyscy mamy oczekiwania, wynik, rozwój i tak dalej. Ja mam takie pytanie, czy gdzieś współpraca na linii klub kibice od strony kibiców mogłaby być lepsza, czy my jako kibice możemy tu w jakiś sposób jeszcze pomóc klubowi, żeby było lepiej. O. Ja uważam, że i mówię to szczerze i nie teraz, żeby cukrować. Ja nigdzie w Polsce takiej współpracy z kibicami jak tutaj na Widzewie nie miałem. I mówię to szczerze, czy to z grupami zorganizowanymi, czy też niezorganizowanymi. Są sytuacje, tak jak spalone krzesełka na meczu w pierwszej lidze, której już tam już nie pamiętam, tak jak przerwane mecze z powodu zadymienia, gdzie... I też mówię o swojej dezaprobacie na takie sytuacje, ale to, co tworzą na Widzewie grupy kibicowskie, stowarzyszenia, fankluby, to jest to, co jest motorem napędowym dla tego klubu, tak więc no, dla mnie nie ma innego miejsca. Grzesiek, prosiłbym o zmutowanie mikrofonu. Przepraszam, panie Mateuszu. Mówię, nie ma drugiego miejsca w Polsce takiego, jak właśnie widzę w Łódź i to ważne, żeby kibice zapamiętali, że to oni wchodzą, ten widzę w dużej mierze. Znaczy, no bardzo miło na to słyszeć na pewno, natomiast myślę, że no jednak coś tam można by poprawić. No niech pan śmiało nam tu powie, co ewentualnie można by jeszcze wesprzeć. Ja jakby jest wiele inicjatyw, czy to finansowych, OSK, na WOWP. Jest dużo rzeczy takich, gdzie można się wykazywać, czy widzę w plus. No, dużo zrealizowaliśmy, mimo że autobus, tunel, inne też rzeczy w ramach nasza 3.18, też w ramach widzę w plus. Ja nie wiem, takie kibicowskie. No, ja kiedyś miałem marzenie, żebym był prezesem drużyny, gdzie będę miał 3000 kibiców na wyjeździe. Może to kiedyś, ale to moje osobiste marzenie. 3000 pan powiedział? Tak. 3000. O, to my byliśmy w Poznaniu to. No, ale to dwa razy. Ile? 1600. No, ja mówię o tych poprzednich latach. Ja mówię o latach 2006-2007. Bliżej 5000, tak. Ja się zadowolę liczbą 3000. Jeszcze nie za pana kadencji. No. Ale do Wrocławia byłaby taka możliwość. No, to ja wiem, że w Wrocławiu był problem w ogóle z tą liczbą biletów. No, ale... No, nie, no, ale naprawdę, też jest potencjał, żeby przyjechać dużą liczbą, panie prezesie. Może pan tam coś, może pan coś tam ugra, żebyśmy pojechali większą liczbą. Ja postaram się o to, żeby ta liczba była też jak największa, tak jak robiłem to w przedmiocie Zabrza, Olsztyna i tak dalej, ale na pewno, czy można, nie, naprawdę nie mam, wiem jedna rzecz, to można poprawić, to przypilnować dewastację swojego stadionu, bo naprawdę są jakieś klamki pozrywane, czy nie wiem, inne rzeczy na naszym stadionie, za które klub co mecz musi płacić. To jest jedna rzecz, która rzeczywiście, którą można by było przypilnować, a reszta to uważam, że nie ma takich rzeczy, o których ja mogę mieć pretensje. Oprócz przerwanych meczów, co nie powinno się zdarzyć i
I naprawdę, jeżeli chodzi o współpracę z kibicami, z mojej perspektywy, myślę też, że wypowiadam się w imieniu Michała, to jest ona wzorowa. Prezesie, to ja jeszcze takie ode mnie trzy ostatnie pytanka, bardzo szybkie. Czy ten sparring z Unionem, jest na to szansa i jeżeli tak, to czy duża? Bo jest tutaj dosyć duża rzesza kibiców na terenie Niemiec, która na pewno będzie chciała się wybrać bardziej oficjalnie na ten mecz, to pierwsze. Drugie, czy jak pan się zapatruje na te doliczone minuty na Mundialu i czy chciałby pan tego w polskiej lidze? I trzecie, czy były duże rozterki między wyjechaniem za granicę na zgrupowanie, a zostaniem w Polsce? Dziękuję. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz z Unionem, w tym roku nie będziemy grać, jesteśmy w bieżącym kontakcie, będziemy może próbować zorganizować sparring nawet u nas w przyszłym, nawet jeżeli mecz z Unionem doszedłby do, bo był termin, Union będzie grał, ale z Sandgallen, o ile dobrze pamiętam, i tak sparring by miał charakter zamknięty, ponieważ w Berlinie w tym czasie są dwie albo trzy manifestacje i policja nie wyraziła zgody na to, żeby mecz był otwarty w Berlinie, to jest jedno, ale mamy kontakty z drużynami niemieckimi, Maciej Szymański też tutaj łapie kontakty zagraniczne, był z właścicielem teraz też PSV Eindhoven. Chcemy zorganizować dobrą drużynę dla naszych kibiców na nasz stadion, żeby po prostu też mieli frajdę z tego. Tak więc z Unionem na chwilę obecną sparingu nie będzie, ale to jest dosyć płynne. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Myślę, że uda się coś zorganizować. Drugie pytanie co do tych minut. No właśnie sam się zdziwiłem, chociaż tych meczów za bardzo nie oglądam. To ktoś mi właśnie mówił, że FIFA i tak będzie dążyć do przedłużenia tych umów i do tej reformy, żeby mecze były chyba 100-minutowe, dobrze pamiętam. Nie mam na ten temat jakiegoś zdania. Wiadomo, chodzi o to, żeby był mecz dłuższy i tak dalej. Patrząc po meczu z Radomiakiem, to i może lepiej, żeby były dłuższy, chociaż akurat wtedy nam szczelili, ale bramkarz, tak, Kobielak, no to kradł wszystko, co się dało, tak więc... Mogłoby 200 zabraknąć. No właśnie, tak więc chociaż wybronił im mecz, ale to inna sprawa. Tak więc trudno mi tutaj opowiada. A trzecie pytanie jakie było? Trzecie pytanie było, jeśli chodzi o zgrupowanie zagraniczne, a Polskę. Nie, no to decyzja była prosta, że jedziemy za granicę, bo w Polsce w tym czasie nie ma warunków i decyzja była taka, że zmieniamy miejsce, żeby drużyna miała lepsze warunki, więc w tym roku jadą do lepszego hotelu, lecą do lepszego hotelu i mam nadzieję, że te warunki będą też lepsze, bo jedziemy w całkiem nowe miejsce, nie trzeba będzie jechać autobusem 3 godziny z lotniska, bo ja przyznaję się szczerze, że byłem w tamtym roku 4 dni z drużyną w Turcji, w tym roku pewnie też tak polecę, na 4 dni i ten hotel nie był najwyższych lotów, a w tym roku jedziemy w miejsce, w którym już drużyny ekstraklasy w przeszłości były. Tam, gdzie ja jeździłem z poprzednim klubem, na chwilę obecną nas nie stać, ale może w przyszłości do tego hotelu, w którym teraz przygotowuje się Lech Poznań, raczej będzie się przygotowywał Lech Poznań, albo przygotowywał się w tamtym roku, kiedyś polecił. A czy te koszta są duże, jeśli chodzi tak. o takie zgrupowanie? Może pan tak. zaokrąglić taką kwotę? To znaczy kwoty nie powiem, ale są to koszty, które są już 3-cyfrowe, spokojnie. Okej, dziękuję. Sławek, zapraszam. Dobra. Panie prezesie, tak puszczając oczko po żartem, pół serio, najłatwiej taką drużynę załatwić fajną dla kibiców zagranicznych poprzez europejskie puchary, a mam teraz dwa szybkie pytania od kibiców. Marcin Raczyński pyta pana, czy wśród negocjacji transferowych są piłkarze, którzy dołączą do drużyny w czerwcu i czy jest pan zaskoczony decyzjami o zawodnikach, którym dano wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów? Jak oni na to zareagowali? Czy podjęli jakieś rozmowy już o odejściu? Jeżeli chodzi o pierwszy aspekt, to tak. Są też zawodnicy, których podpisalibyśmy w styczniu, którzy mieliby do nas przyjść w czerwcu. Jest taka grupa. Jeżeli chodzi o tych 4, to ja nie mogłem być zaskoczony, bo ze mną też to konsultowano, to znaczy przekazano mi taką informację, że jest taki pomysł. Ja zazwyczaj w takie rzeczy nie ingeruję.
chociaż mam też jakby swoje zdanie na ten temat, to jest decyzja nasza wspólna pionu sportowego, ale no ja jakby mógłbym tylko powiedzieć weto w ten sposób, ale generalnie mi się to nie zdarza. Proszę zwrócić uwagę, że to, że oni dostali jakby wolną rękę w poszukiwaniu klubów, nie oznacza wcale, że oni nie rozpoczną przygotowań z nami i nie będą dalej z nami. To nie jest na zasadzie takiej, że oni zostaną zesłani do rezerw i tak dalej. Nie, po prostu mają wolną rękę w szukaniu klubu, czy też wypożyczeń i taka jest dla nich jakby strategia na najbliższy czas. To nie oznacza wcale, że oni muszą z klubu odejść. Na to zwracam uwagę. Czy jestem zaskoczony? Nie, no mamy co tydzień piony sportowe, staramy się pracować systematycznie, więc o pewnych rzeczach też wiedziałem wcześniej. Ja powiem szczerze, że każdych tych czterech zawodników bardzo lubię, to są fajni ludzie, mówię pod względem mentalnym, żadnych z nich nie miałem problemów, z każdym z nich zawsze mogę porozmawiać. Tutaj jest to fajna grupa ludzi, no ale to jest sport, tak toczy się życie dalej, no i zobaczymy, co będzie dalej. Wydaje mi się, że taka jest decyzja trenera popartą decyzją dyrektora sportowego, która została mi przekazana, którą ja zaakceptowałem. No i zobaczymy, czy znajdą kluby, czy tych klubów nie znajdą. Tak jak powiedziałem, to wcale nie oznacza, że na pewno od nas odejdą, po prostu mają wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Dobra, dziękuję bardzo. I jeszcze następny kibic Dekra G. Moimi ustami chciał panu zadać pytanie, no takie bardziej natury filozoficznej, pewnie koniec roku się zbliża, człowiek ma różne refleksje i pytanie brzmi następująco. Gdzie się prezes widzi o tej samej porze za rok? Czy chciałby zostać u nas, czy ma parę, siłę, w cudzysłowie, do ciągłej walki o wszystko i czy to było najciekawsze pana półtora roku pracy w życiu? To znaczy, na pewno i rozmawiamy i znowu Kuba będzie na mnie zły, ale rozmawiamy, ja jestem w Lubinie, bo musiałem na 3 dni wyjechać i zostawić Łódź, żeby trochę głowę wyczyścić i spotkać się z bratem, spotkać się z rodziną i tak dalej, bo naprawdę i te odpowiedzi na pozew i te wszystkie negocjacje, czasami człowiek musi wyjechać i jakby przemyśleć pewne rzeczy, gdzie siebie widzę. No pewnie, że chciałbym siebie widzieć w Widzewie, chciałbym, żeby ten klub się rozwijał, ale to wszystko jest jakby zależne od wielu czynników, czy sił i starczy. No, dzięki wam, kibicom, na pewno. I tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, ja już bym to zostawił, gdyby nie wasze wsparcie i gdyby nie taki teraz mój moralny obowiązek do tego, że muszę się odwdzięczyć za to, co wobec mnie też przekazano, bo wcale jakby wcale jako osoba z zewnątrz i tak dalej, tej życzliwości też nie musiałem mieć. Tak więc dzięki żonie, najlepszą żonę mam na świecie, która też mnie wspiera, mam młodego synka, któremu no, poświęcam czas tak naprawdę od godziny 19, kiedy wracam z pracy i nad tym się też trzeba jakby zastanowić, co dalej, bo rodzina też jest niezmiernie ważna, ale no podsumowując, to zawodowo to jest przygoda życia i jestem dumny, że jestem w Widzewie i że mogę w tym uczestniczyć, ale no, jak to się mówi, pewna wojna trwa i każda bitwa jest jakby czasami wygrana, czasami przegrana, ale w pewnym momencie musi się skończyć i no i mam nadzieję, że wojna może nie będzie trwała, ale że bitwy będą wygrane i ten Widzew będzie Widzewem takim, jaki jest dla nas wymarzony. Super. Panie prezesie, i może ja jeszcze na koniec mam takie pytanie od siebie, bo wiem, że mówił pan wielokrotnie, że chce się skupić na tym, żeby w końcu zrobić tą dokumentację, taką nazwijmy to, strategii wieloletniej klubu. I jak to będzie wyglądać? Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że
my jako widzów będziemy mieli jakieś ramy, w których będziemy się poruszać i będziemy wiedzieli, jak chcemy, żeby ten klub wyglądał za rok, dwa, pięć, dziesięć. Oczywiście to jest sport, piłka, wszystko można modyfikować i zmieniać, ale jakieś tam kluczowe założenia będą. Czy takie coś powstanie w najbliższym czasie? Mamy już jakby część przygotowaną. Teraz ze względu na to, że Maciek był też wyłączony i zajmował się tymi rzeczami operacyjnymi też co do programu, mamy ustalone, że w przyszłym tygodniu będziemy robić cykl, bo Rada Nadzorcza też od nas wymaga przedstawienia tej pięcioletniej strategii, więc potrzebujemy jeszcze trochę czasu, ale dokument w powijakach, można powiedzieć, już powstaje. I no i nie wyobrażam sobie, żeby nie był przyjęty, bo też po rozmowach z właścicielem, z radą nadzorczą, bo taki dokument pozwoli też, aby ten klub się rozwijał i żeby można było rozliczać, czy to mnie, czy inny zarząd, czy też inne osoby z tego, jak przyjęto pewną strategię. Jasne, dziękuję bardzo. Sławek, wpuszczę ostatnią osobę, jest tutaj Damian. Ostatnie pytanie od kibica, ostatnie pytanie z czatu i kończymy, panie Mateuszu. Dobra. Dobrze, to ja zapytam jeszcze raz, witam. Odnośnie stadionu, jeżeli było to pytanie, to tam sobie najwięcej odwinę, ale w tym roku chyba we wrześniu jakoś jeden z sektorów na C dostał swojego patrona i z tego co kojarzę, ten koncept miał być rozszerzony na wszystkie sektory i to tak chyba trochę stanęło. Jak wygląda krajobraz z tym, powiedzmy, nazywaniem sektorów, tak jak jest z sektorem chyba C8? Tak, ma to miejsce, ja już znam jakby kolejnego patrona sektora, trochę się to nam raczej przedłużyło ze względu na to, że ten mural był robiony i tak jak obiecaliśmy, poszczególne sektory będą miały swoich patronów i myślę, że to znaczy mieliśmy w tamtym tygodniu już chyba podjąć decyzję co do terminu, nie wiem, Kuba może będzie miał jakieś informacje, to je przekażę, ale myślę, że w niedługiej przyszłości będzie kolejny patron kolejny rysunek, to może złe słowo, ale kolejna praca przy wejściu na sektor jednego z zawodników, byłych zawodników Widzewa. Okej, dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Damian. To ostatnie pytanie od kibica z czatu. Czy obserwujemy zawodników pierwszej ligi, na przykład Mateusz Bochnak? Obserwujemy zawodników z pierwszej ligi, ale nie będę mówił nazwisk. Nowy koordynator działu scoutingu Wojtek bardzo dobrze działa, bardzo dobrze nam się współpracuje. Fajną skauci w ogóle wykonują pracę pod pieczą Tomka Wichniarka. Pierwsza liga to pewna skarbnica, że tak powiem, zawodników. Przyglądamy się i zobaczymy, bo pewne tematy, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to jest... Tak już się bawimy, panie prezesie, w takie strzały transferowe i takie pytania różne dziwne. To ja mam jeszcze tutaj jedno pytanie, właśnie dostałem. Czy sprowadzimy jakiegoś krajana dla Jordiego zimą? No zobaczymy, to nie chodzi do końca o też, czy to jest obcokrajowiec, czy też nie jest obcokrajowiec. Ja jestem trochę zwolennikiem tego, żeby jak są obcokrajowcy generalnie, to pierwszym wyborem byli ci, co są w polskiej lidze i się dosyć dobrze zaaklimatyzowali. Aczkolwiek przykład Jordiego wskazuje, że wcale to nie musi być reguła. Być może tak, ja chciałbym też, żeby większość zespołu tworzyli Polacy, chociaż jest to ciężkie do wykonania, ale zobaczymy. Być może tak, być może nie, to zależy od wielu czynników. Dobrze, więc prezesie, Sławku i wszyscy drodzy kibice, zamykamy linię i wszystkie pytania, dalszych pytań nie będzie. Ja zapytam od ciebie na koniec tylko, jaką pozycję zajmie Widzew na koniec sezonu, tak czysto kibicowsko oczywiście, nie pytam prezesa, tylko też kibica, jaką pozycję zajmiemy, jakiej pozycji oczekuje pan po tym, co pan zobaczył w tej rundzie, no i oczywiście bardzo dziękuję za te prawie 3 godziny, doceniam, bo naprawdę jest pan tutaj bardzo wytrwały, odpowiada pan
szczerze na wszystkie pytania, także z mojej strony jest to koniec, skończymy pokój numer 29 z prezesem Widzewa Łódź Mateuszem Drużdżem. Bardzo panu dziękuję za ten czas. Myślę, że co pewnie regularne pół roku będziemy się spotykać tutaj na pokoju z panem. No i z mojej strony oczywiście życzę wesołych świąt dla pana, dla rodziny, wszystkiego, co dobre w nowym roku i to tyle. Dziękuję wam wszystkim za udział i czekam na odpowiedź na to pytanie. Dobrego wieczoru wszystkim. Ja uważam, że powinniśmy zdobyć miejsce jak najwyższe, a priorytetem jest utrzymanie się w lidze, tak więc skończę tak, żeby mam dyplomacja, mam, dyplomacja. Mam swoje marzenia, ale będę mówił, znaczy wziąłem... Ale pan prezes miał być jako kibic, nie dyplomata. Jako kibic. Ale ja jako kibic, ja Michałowi Rydzowi powiedziałem, które miejsce zdobyłem po powrocie z pierwszej ligi do Ekstraklasy w jednym z klubów, co prawda nie w całym sezonie byłem w Radzie Nadzorczej, ale byłem i to jest moje marzenie i na tym skończę i Michał Rydz dobrze wie, które to miejsce, więc może będzie na koniec sezonu potwierdzi albo zaprzeczy, że udało się to zrobić, w związku z czym to jest jakby jedno, a także proszę mi pozwolić złożyć życzenia wszystkim kibicom, którzy są na pokoju, bo pewnie się nie będziemy widzieli przez, do świąt, w sensie już w pokoju i jeszcze raz dziękując w imieniu swoim i Michała i całego klubu za wsparcie. Życzę wszystkim spokojnego nowego roku i żeby ten Widzew był dla nas dalej powodem dla dumy i do zobaczenia na stadionie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, panie Mateuszu, tylko Sławek już oddaje głos. Może jeszcze pana Michała uda się zaprosić któregoś pięknego razu, może wspólnie. Ja myślę, że nie będzie z tym problemu. A no to dobrze, no to super, bo myślę, że formuła się sprawdza. Fakt, że te rozmowy są bardzo długie, ale myślę, że odpowiedzi na wiele pytań, takich jak tutaj, nie uzyskałem kibice nigdzie. Także ja jeszcze raz ze strony pokoju i swojego imienia bardzo dziękuję i bardzo doceniam te prawie 3 godziny.